Bramy więzienne za mną, prawo moralne we mnie. Kamratki i kamraci, mam dużo czasu, to oprócz siedzenia jeszcze myślę. I tak pomyślałem, że chyba jednak bym wolał, aby ludzie, co tak nam psują rzeczywistość i utrudniają życie, byli zdecydowanie genetycznymi gangsterami, oszustami i złodziejami, niż idiotami, idiotkami, kretynami i kretynkami. Bo wtedy my ich historią wypadamy jakoś lepiej. No bo jak prawnuki powiedzą, ucząc się naszej historii, jeśli posłowie i senatorowie to idioci, idiotki, kretyni i kretynki, że my ich pradziadowie byliśmy na pewno idiotami, idiotkami, kretynami i kretynkami, bo wybieraliśmy idiotów, idiotki, kretynów i kretynki. Nie inaczej. A jak posłowie i senatorowie to genetyczni gangsterzy, oszuści, złodzieje, bandyci, to jest ogromna szansa, że prawnuki powiedzą, że pradziadowie byli dobrymi, prawymi ludźmi, tylko zostali oszukani. Kamratki i kamraci, bądźmy czujni, bądźmy nieufni, jak na wilki przystało. Jest to gwarancja naszej wolności, a i przeżycia. Wasz z zakrat więziennych, Wojciech Olszański, śmierć wrogom ojczyzny. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl. Dobry wieczór. Dobry, 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 dobry. I tam, a coś się tak odsunął, dawaj tu trochę bliżej, co? O, a teraz to za mocno, ale nie bądź. Dobry, dobry, dobry. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Kamraci, kamratki. Wojciech Olszański. Marcin Gustaw Osadowski. No oczywiście, wy, wyjątkowi, jedyni, niepowtarzalni, rodacy, kamraci. Prawdziwi Polacy z Polski, Polonia z zagranicy, Polki, walczący z serduchem po słusznej stronie. O stronie wolności, Boga, honoru i ojczyzny. Ojczyzny. Wolności, ojczyzny, ojczyzny, honoru i Boga. Tak jest. To jest dobra kolejność. Powiem tak. Czekałem na ten dzisiejszy wieczór bardzo, bo dzisiaj będziemy dużo mówić, ale nie my, tylko ludzie, którzy brali udział w walce. W walce. I powiem wam, docierają do nas, przekazują nam ludzie nieżyczenia. Wesołe nieżyczenia. Wesołe nieżyczenia. Przekazują nam bardzo ciekawe nagrania naszych niegdysiejszych kamratów, którzy z niecierpliwością czekają, kiedy my mordą w gówno upadniemy i klęskę ogłosimy. Aż mi się nie chce wierzyć. No ale cóż, wojna nie matka, pandemia też i w czasie takim trudnym wyłazi, kto człowiek, a kto kurwa. To takie proste. Ci, którzy wyszli na ulicę, a mieli tych dni ile? Policzcie. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. Środa. 5 dni. Tak naprawdę, kawałek środy jeszcze. Tak naprawdę 4,5 dnia. Wyszli na ulicę, zmobilizowali się, ponieśli ryzyko z pełną wiarą i ufnością i wykonali niewykonalny rozkaz. Gdybyśmy mieli tych dni jeszcze trochę więcej, gdyby prokurator okręgowy z Warszawy płci żeńskiej, niestety nie znam nazwiska, ale będę wiedział i będę go równo po nazwisku tu wam przedstawiał.
Prokurator pewnie zagarnięty, zamieciony do kupki przez prokuratora Seremetę, bo inaczej być nie może. Powiem wam więcej. Prokurator, którego sobie Dulkowski owinął wokół palca, który to przedtem ten palec nie wiadomo gdzie trzymał Gawłowi, prawda? Tego nie wiemy. W czym go trzymał? W czym go trzymał? U Gawła. Tak. Tak. To byśmy może mieli więcej czasu, może byśmy mieli 2 tygodnie, albo nawet 3. Arytmetyka jest nieubłagana. Jutro dokładnie podamy wam, ile głosów, gdzie zebraliśmy. Ta liczba jest bezwzględna i nie ma co z nią dyskutować. Jest i już. Natomiast gdybyśmy się mieli rozwiązać dzisiaj i gdybyśmy mieli zakończyć naszą egzystencję dzisiaj i mielibyśmy wygasić program, podziękować sobie i sztandar odprowadzić do muzeum, no to podsumowalibyśmy i do historii by przeszło to, co by przeszło. Ale ta mobilizacja wasza, ta mobilizacja, która, nie chce mi się używać tego określenia, podniosła morale nas wszystkich. Podniosła morale nas wszystkich. Więcej, ta mobilizacja i nasze działanie pokazało nam, jak bardzo jesteśmy rozpoznawani w przestrzeni publicznej, tej prawdziwej, rzeczywistej. Sami jesteśmy zaskoczeni. Wszyscy. Wszyscy. Listy do nas spływają, głosy będą liczone. Przygotujemy graficzną mapkę, gdzie, w jakim okręgu, ile głosów wydarliśmy. Wydarliśmy. Bo zbieranie głosów na wybory to jest jeszcze coś innego niż zbieranie głosów pod referendum. Na wybory dochodzą tak zwane patriotyzmy partyjne, niechęci, a wrogość nawet. Tej wrogości, z tego co z tych raportów, które do mnie dotarły, prawie w ogóle nie było. Jednostkowe przypadki. Zresztą sami koordynatorzy, bo będziemy się z nimi łączyć, będą o tym mówić. Morale. Morale do działania. Przemiana. Można powiedzieć, że przez te podejście do tych wyborów, zamiast siedzieć spokojnie, nie marnować ludzi, tak? Nie marnować wysiłku, tak? Tak siedzieć skrycie, tak w kącie, na własnej kupie i na własnym przeświadczeniu, że jest miło i ciepło, no bo kupa jest ciepła. Wy zrzuciliśmy jedną skórę, kamraci. Zrzuciliśmy jedną skórę. Śmiało mogę powiedzieć, że 6 września 2023 roku dokonała się w nas przemiana pewna. Przeszliśmy żywi przez pole minowe, Wojciechu. Tak. I nie możemy zmarnować tego wysiłku i tych owoców, bo byłoby to samobójstwo. Jakbym miał odnieść do historii, zachowując wszelkie proporcje, jak to mówią Francuzi, tout proportion gardée. W historii Polski było takie wydarzenie, o którym już wszyscy zapomnieliśmy. Korpus generała Dowbor-Muśnickiego w Rosji. Złożony z żołnierzy, którzy byli wcieleni do armii carskiej, którzy wychodzili z tej armii carskiej i tworzyli po upadku caratu Korpus Polski. Tam piękne jednostki były i piękne postawy były. Tam był pierwszy pułk ułanów, który potem dzięki sławetnym szarżom pod Krechowcami dostał nazwę pierwszy pułk ułanów krechowieckich. Pierwszy pułk ułanów krechowieckich. I proszę państwa, kamraci i kamratki, generał Dowbor-Muśnicki, wielki Polak, mamy go
na naszej fladze w czasie roty jest przedstawiony generał Musiński, który miał dwie córki, które zginęły okrutnie. On na szczęście nie dożył tego. Jedna córka została zabita przez Niemców, a druga została zabita przez Sowietów w Katyniu. Taki los. I generał Dobór Musiński kapituluje przed Niemcami. Kapituluje przed Niemcami. Co to się stało? Pokazuję Dobora Musińskiego. O, świetnie, tak jest. Czekaj, to jest Korfanty. On był tu wcześniej. Witos. Nie, potem był Dobór Musiński. To jest Haller, Rozwadowski, Zamoyski. Tu był przecież. No i co, uciekł nam generał? Jest. Jest. To dowódca Powstania Wielkopolskiego. Możesz go zatrzymać? No, leci. Stop. Daj mu stop. Będzie taki przyfalowany, dobra. Tenże generał Dobór Musiński skapitulował przed Niemcami. Ale jak inteligentnie skapitulował. Nie wytracił swoich ludzi. Zawarł z Niemcami układ, że te jednostki wojskowe przechodzą do królestwa. Do królestwa, czyli do administracyjnego tworu, na którego czele stała Rada Regencyjna, podporządkowana cesarzowi Niemiec i cesarzowi Austrii. Mężczyźni ostrzelani, wyćwiczeni w boju, zdeterminowani, przyszli ze wschodu. I ci ludzie w 18 roku, możesz już zdjąć, tak, ci ludzie w 18 roku wyzwalali między innymi Warszawę. Oni się nie wzięli znikąd. To nie Piłsudczycy, ani nie legioniści rozbrojali Niemców w Warszawie w 1918 roku. To jest sztuka. I zachowując proporcje, podeszliśmy do tych wyborów z wiarą, ale niestety system jest tak dobrze zorganizowany, że nie dał nam szansy tym razem. Nie dał nam szansy. Szansę dał. Nie dał nam szansy, tylko żebyśmy zarejestrowali komitety. Tylko one bardzo nikłe były. Nie. Nie dał nam szansy. Licząc na naszą bezczynność. I wszyscy ci, którzy pluli na nas, na was, co robicie, po co to robicie. Że to zmarnowana energia. Wszyscy ci, którzy wręcz zabraniali zbierać głosy. A byli tacy, wiemy. Michał z BKR-u. Ty, Smarku. Jak walczysz o Polskę? Zabraniałeś zbierać głosy. Darek z Kedywu bije cię na 10 długości. On nie żądał dyscypliny. Nie mówił, nie zbierajcie głosów. Wszystko zostanie zapisane i wszystko widać. Miałeś okazję siedzieć cicho, a okazałeś się ciulkiem. Zawiodłem się jeszcze raz. Słabe. Ale życiorys to jest piękna rzecz. Czarno na białym jest. Kamraci, proporcjonalnie są okręgi, że gdybyśmy mogli zbierać jeszcze 10 dni i gdyby ten stan zbierania głosów utrzymywał się w takim, a zawsze był progres, bo ci, którzy zbierają głosy, też się wprawiają w to, stają się coraz bardziej śmielsi, starają się coraz bardziej przebojowi, pojawiają się ludzie bardzo aktywni. Będą tutaj koordynatorzy opowiadać. Piotr z KPW taką fantastyczną historię o niepozornej kamratce, która sama jedna w ciągu paru godzin zebrała kilkadziesiąt głosów i ja tę akcję wyborczą traktuję jako wielkie, piękne, wilcze nawoływanie. Skamraciliśmy mnóstwo ludzi.
oni do nas soczewkowali się z nami. Pewnie, żebym chciał mieć zarejestrowane okręgi. Chciałbym. I mam mniej czasu niż wy. Wy jesteście młodzi. Ja tego czasu nie mam za dużo. Jestem bardziej niecierpliwy niż wy. Złakniony jestem owoców. Nic więcej nie posiadam oprócz mojego bólu. Nic więcej. Nie buduję swojej przyszłości. Nie moszczę sobie ciepłego fotelika z elektrycznym kocem. Natomiast moje serce jest przepełnione radością i zdziwieniem, że to tak gwałtownie poszło. Wasze uderzenie, wasza mobilizacja była jak szarża kawaleryjska. Zaraz połączymy się z Anią. Ona to potwierdzi. Eksplozja. Eksplozja aktywności. Przecież wszyscy sobie zdawaliśmy sprawę, że czasu jest bardzo mało. A jednak wstaliście, jak w tym wierszu, i poszliście. Wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Kocham was, ludzie, za to. Kocham was. My, to mnie. Kochamy was, ludzie, za to. My was kochamy. Wszyscy, którzy oglądacie teraz nas, kochamy tych wszystkich, którzy wyszli na ulicę. Tych, którzy... Anka będzie opowiadać, nie będę... I kamraci, koordynatorzy będą opowiadać. Nie będziemy tego lewarować. Ale mam to prawo, uzurpuję sobie to prawo, żeby zrobić mowę przedwstępną. Bo jak spływały informacje, to co chwila... Wiecie, jak to Polacy się zachwycają, nie? Jakie to wtedy padają teksty. Jakie słowo pada z ust Polaka, kiedy Polak jest zachwycony, prawda? Dwa słowa. O kurwa, ja pierdolę. Niemożliwe. To takie słowa padały co chwila. Co chwila. I kilka jeszcze innych. Oszczędzę wam, ale przecież wiecie, jak się mówi po polsku, prawda? Wyrażamy emocjonalnie swoje stany zadowolenia. Na cośmy się szarpnęli? Na wolność my się szarpnęliśmy. Mamy tę wolność. Z całą świadomością, że system jest jaki jest, ale wybory trwają. Wybory trwają. I widzimy, jak przeciwnik naprawdę musi sobie skoczyć do oczu, chociaż bardzo nie chce. Chociaż bardzo nie chce. Bacznie się przyglądajmy spotom reklamowym. Nagrywajmy te klipy, które znikną i których już nigdy więcej nie znajdziecie w internecie. Bo oni zadbają, żeby one zniknęły. Kiedy padają oskarżenia, kiedy się mówi prawdę, kiedy podaje się fakty. Tak. Bo potem nagle wszyscy się kochają i wszyscy mówią zgoda, 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 a Bóg wtedy rękę poda. Tak, rękę poda? Tylko z zgodą. To, zgoda, zgoda. Żeby na następne 4 latka dupcie umościć w cieplutko i przeczekać cichuteńko ze spuszczoną główką, tak, z przymrużonymi oczkami i z maseczką na ryju. Więc wy, ludzie wolni, wy, których nikt nie zmuszał, wy, którzy mieliście oczy i uszy i byliście poddani wrogiej propagandzie, wykonaliście ogromną, niespodziewaną, tak, zaskakującą, tytaniczną pracę. Tak jest. Tak jest. I nie przejmujcie się. Przez te 4,5 dnia zbierania podpisów wykonaliście niewykonalne zadanie. Jeszcze raz się powtórzę. Gdyby to przełożyć na następne 10 dni, to tempo zbierania podpisów zwiększyłoby się przekroczeniem tego magicznego progu 5000 głosów na okręg, tak? Tak. Tak. Przekroczylibyśmy to.
Zrobimy. Zresztą zrobimy, pokażemy wam informację. Mapkę zrobimy. W jednym okręgu naprawdę nie zabrakło dużo. Tak jest. Także to jest po prostu... I to wiecie, to jest ta świadomość, że najgorsze jest czwarte miejsce, tak? Bo poza podium. Ale trudno. Musimy to łyknąć. Musimy łyknąć. Nie chcę tego określać przymiotnikiem. Musimy to łyknąć, że znaleźliśmy się poza podium. Ale nikt, żadna kurwa nie powie nam, że siedzieliśmy na dupie, grzaliśmy się w ciepełku i nie podjęliśmy ryzyka. Nikt nam tego nie zarzuci. I że się nie branzlowaliśmy swoją doskonałością, swoją wyjątkowością i że to my jesteśmy w prawdzie, a tamci są w kłamstwie. Tak, przemawia przeze mnie resentyment i chęć zajebania jednemu i drugiemu judzącym na ropę skurwysynom. Ale postanowiliśmy, że nie będziemy się wami zajmować, bo szkoda czasu na plankton. Zanim się połączymy, to żeby dodać nam otuchy Makowieckiego piosenkę Wolność, proszę ojcze dyrektorze, i łączymy się z Anką, naszą generalną koordynatorką. Do zobaczenia za chwilę. Za chwilę. Nim ostatnim tutaj ludziom zamontują wreszcie chip, nim ogarną całe stado, oznakują, wklepią NIP, nim gotówkę w plastik zmienią, żeby mieć na ciebie bicz, dadzą raty, złote kraty, skrócą smycz. Zanim sprzedasz swoją duszę za Facebooka oraz WIKT, nim swe dzieci oddasz w łapy tym, co utracili wstyd, zanim Matrix wprost do chmury zeskanuje twoją twarz, zamknij oczy, wspomnij o ostatni raz. Wolność, piękna niby sen, wolność, potrzebna jak tlen, wolność, swobodna jak wiatr, wolność drwi z krat, wolność, dla niej warto żyć, wolność, gdy trzeba się bić, wolność, cenniejsza niż krew, wolność to zew. Tych wolności mamy tyle, że wymieniać czasu brak, wielki brat pilnuje tego, żeby wszystko robić w smak. Od myślenia boli głowa, sam wybieraj, czym chcesz być. Gdy normalność zresetują, łatwiej żyć. Człowiek to już nie brzmi dumnie, być brojlerem to jest coś. Każdy problem się wyskrobie, każdej prawdzie powie dość. Głupiec cieszy się jak głupiec, tylko mądry dobrze wie, że ten raj za chwilę w piekło zmieni się. A wolność, piękna niby sen, wolność, potrzebna jak tlen, wolność, swobodna jak wiatr, wolność drwi z krat, wolność, dla niej warto żyć, wolność, gdy trzeba się bić, wolność, cenniejsza niż krew, wolność to zew. Jak tlen,
wolność swobodna jak wiatr. Wolność drwi z krat. Wolność, dla niej warto żyć. Wolność, gdy trzeba się bić. Wolność, cenniejsza od krwi. Wolność to by. No. Już jest dobrze. Zwoń do koordynatora głównego. Nie zasłużyła? Nie zasłużyła? Dosyć tego udawania. Dostali dokładnie to, czego chcieli. Nie, jeszcze nie dostali. Wy, kurwa, dostaniecie to, ale musicie bardzo poprosić. Wszyscy kunktatorzy, śmierdziele, tchórze, gnoje, lenie pierdolone, dewoci. Zdechnijcie, utopcie się własnymi fekaliami. Udawacze, spierdalacze. Nie stać was na nic. Nie stać was na nic. My to widzimy, kto jest prawdziwy. To robi na tyle, na ile go stać. Pozoranci, kunktatorzy. Dworaki. Obsrańcy. Macie satysfakcję? Nawet nie wiecie, jak bardzo ładujecie nasze akumulatory. Nasz wkurw to jest energia atomowa. Magazynujemy ją. Nas było stać na szarże. I przeżyliśmy. Zero strat, same zyski. Mamy adresy, telefony, kontakty. Tysięcy ludzi. Tysięcy ludzi. Wykorzystaliśmy ten moment. Nie przejebaliśmy go w burdelu i we wzajemnym branzlowaniu się. Dobra. O, świetnie. Co dobra. A teraz uwaga. Przed nami koordynator generalny, nasza śląska ziołcha, Ania. Czy możesz sprawić, że ją zobaczymy? No. No to uwaga. Niech się stanie, niech się objawi. Czuj duch, kanalie. Czuj, wszyscy cię widzą. Słuchaj, James Bond przy tobie to marna podróba, powiem ci. Czołem, kanalie. Czołem kamratki, kamraci. Czołem. Wojtek, ja ciebie doskonale rozumiem, tak, bo to jest taka małość okazywać radość z tego, że po prostu ktoś nie osiągnął wyniku takiego, jaki chciał. Ale, proszę Państwa, kamratki i kamraci, osiągnęliśmy coś więcej, ponieważ samą wartością dodaną jest to, że ludzie, którzy do tej pory się nie znali, którzy kilka lat nie wiedzieli, że kilka domów dalej mieszka również kamrat, to właśnie się dzięki tej akcji dowiedzieli. My nie mamy żadnych strat, same zyski. Super. Same zyski. Pięknie to powiedziałaś, Aniu. I to twoim głosem, jak to powiedziałaś, to jakby chór anielski, jakby się niebo rozsłoniło i hosanna na wysokości. Brawo, dziewczyno, super. Słuchajcie, przeżyłam wiele zbiórek podpisów, tak, zbieraliśmy podpisy pod założenie partii, zbieraliśmy podpisy w różnych referendach, ale to, co przeżyliśmy teraz, słuchajcie, ja przez
każdy z moich koordynatorów. W ogóle chciałam im serdecznie podziękować za tą heroiczną pracę. Naprawdę każdy z nich zrobił wszystko, co mógł. Byliśmy w stałym kontakcie. Tylu telefonów, ile ja odebrałam z całej Polski, ze świata, ja nie odebrałam nigdy. Rodacy, widzieliśmy to. Po prostu taka długa, niekończąca się lista telefonów. Tak. Tak, dokładnie. Można z tego zrobić teledysk. A ja wam, wy widzieliście tylko telefony, ale równie wiele było SMS-ów i równie wiele było maili. Kamraci, którzy do mnie dzwonili i pisali, serdecznie wam za wszystko dziękuję, za te wasze naprawdę opowieści łamiące za serce. Trzeba by było może stworzyć taki numer. Musimy nad tym pomyśleć po wyborach, żeby stworzyć, bo bardzo często kamraci, którzy chcieliby coś powiedzieć, nie dodzwaniają się na żywce, a to są naprawdę historie niesamowite. Czy ja mogę opowiedzieć historię kamratki z Nashville? Czekamy na to. Jeszcze raz patrz. Widzisz, o co mi chodziło? Nie, czekaj. No popatrz na ekran. No. Ach, nie zrozumiałeś. No nie, bo... Wszyscy byśmy się patrzyli, tam gdzie Anka się patrzy. A, czyli gdzie? No tam, o tam. O tam. Dobra. Mów, Ania, mów. Mów, dziewczyno, przepraszam, dawaj. No. Opowiem wam historię kamratki z Nashville. Przyleciała specjalnie z Ameryki tutaj. Pierwsze, co zrobiła, to pozdrawiam cię, kochana, jeżeli poszłaś tak samo jak w poprzednich dniach, specjalnie do kawiarenki, żeby łapać internet i w nocy słuchać audycji NPTV na żywo. Czy ona kawiarenkę znalazła w dzisiejszych czasach? W ogóle, że był internet. Że ona szuka, słuchajcie, tak. Kobieta szuka kawiarenki z internetem, żeby móc odsłuchać żywca. Pierwsze, co zrobiła, jak przyleciała, to oczywiście zadzwoniła do Giedrzwałdu. Nie mogę wyrażać gdzie? Się brzydko. No gdzie zadzwoniła? Do Giedrzwałdu, do księdza proboszcza. Matko Przenajświętsza, ale go za szczyt kopnął. Mój Boże. Ale nie zadzwoniła z życzeniami świątecznymi, uważajcie. No. Zadzwoniła do niego i powiedziała mu, że... on jest naszym pracownikiem. Co on sobie myśli, że jest pracownikiem? No, to fajnie od kobiety coś takiego usłyszeć. Dobrze, dawaj. Dokładnie. On jest naszym pracownikiem, a ta katedra należy do Polaków. I dlaczego on broni interesów obcych korporacji, a nie Polski? Czy on jest na pewno Polakiem, słuchajcie? Także zrobiła porządek, z Ameryki przyleciała, żeby w Polsce zrobić porządek. A kanonik regularny. Ksiądz Marek Chodorowski. A nie wiemy, czy to on akurat, ale... No bo jak proboszcz, to proboszcz. Jak się zachował? Odpowiedział naszej kamratce, że nie przygotowała się merytorycznie do rozmowy i się rozłączył. Nie, jak proboszcz ze Stębarka, nie miał terminów, żeby z nią rozmawiać. No, być może. Ale to nie jak wszystko... Jak ten, który nie wkłada do tacy, też jest nieprzygotowany merytorycznie. No tak, merytorycznie się nie przygotowała. No popatrz. Tak, później nasza kamratka z Ameryki, z Nashville, próbowała robić porządek w kolejach, bo zobaczyła, że Ukraińcy jeżdżą za darmo, więc wyraziła głośno swoje oburzenie, została nazwana homofobką, także nawet w kolei... Na kolejach robiła porządek. A co ma darmowość z homofobią? Że po prostu się wyraża, że wyraża się niepochlebnie o innych ludziach. Także w ogóle. Mój Boże, to wiesz co? Ten, kto to powiedział, to musiał wiedzieć, że ci Ukraińcy to musieli być pederaści. Ale słuchajcie, no, bo to nie jest puszysty kotek, ta nasza kamratka. Dziewczyna. Tak. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville, jak mówił Korneliusz Pacuda swego czasu, tak. I ta kamratka, słuchajcie, jest ze stanu Tennessee, tak? I ona mówi, u nich taka opowieść, ona mówi, w ogóle u nich nie było pandemii. Ja mówię, kamratko, ale jak to? Przecież wszędzie na całym świecie ogłosili tą zjebaną strandemię. A ona mi mówi, słuchajcie, że u nich pandemia trwała 2 dni. Ponieważ ludzie przyszli z bronią pod urząd ich niższego burmistrza, zostali otoczeni policją, ale doprowadziłoby to do jakiejś wojny domowej, więc po 2 dniach komendant policji przyszedł
czyli szeryf do ludzi, jakiś, tak? Do ludzi ze strzelbami, którzy stali tam przez te dwa dni, okupowali to miejsce i stwierdził tak, że on jest od łapania morderców i od bronienia prawa, a nie od walki z wirusem. On jest od walki z wirusem. Jakie, słuchaj, jakie to proste. Jakie życiowe. Jakie to proste. Tak, ale wystarczy mieć argument w ręku, na przykład taką pompkę, która się, wiesz, ma 10 sztuk amunicji, tak, w rurze. No. Tak, a ci mieszkańcy tego Nashville się nie zgodzili, żeby wszystko im zamknąć i twierdzili, że wolą umrzeć na wirusa niż z głodu i żądają natychmiastowego otwarcia miasta, tak? No, także kamratka podsumowała bardzo słusznie, że ludzie z bronią zastrzelili wirusa w ciągu 2 dni w stanie Tennessee. Słuchaj, zastrzelili go nie wydając ani jednego strzału. Dokładnie tak. Super. Także tyle ode mnie. Ja dziękuję wam jeszcze raz serdecznie za wszystkie rozmowy, kamratki i kamraci. A teraz może połączymy się z Ewą. Dobrze? Tak, słuchaj. Decydujesz, Ewa, a my się łączymy. Dobrze. Ewa jest koordynatorem Okręgu 33. Czyli? Z Kielc. Scyzoryki. Czyli nasza ławniczka. Znaczy moja ławniczka, bo ja z nią jedną ławę grzeję. Rezerwową. W pewnym sądzie rejonowym w Kielcach, tak? No dobra, to dawaj te Ewę. Tak, Ewa wam opowie, jak wyglądało zbieranie podpisów w Okręgu 33, czyli w Okręgu Kieleckim. Kielca. Dobrze. To co? Czekamy na... A. O! Robimy teraz tak. A Ania jest tam. Poczekaj. Tak. Jeszcze chwila. Teraz robimy tak. O! I już mamy. Dzień dobry. Hello. Dzień dobry, wieczór. Jak tam zapach sądowy już wywietrzał z ciebie, Ewa? Weszło, tak, jak należy. Zresztą chyba widzieliście wczoraj, że ja to bezstresowo podeszłam do tematu. Ale przechodzimy teraz do tematu bieżącego. Wywołała cię Ania. Jest nasza Ania, a my Ania prowadzi. Wszyscy słuchamy. Tak. Ania prowadzi. Tak, ja tutaj oczywiście bardzo wszystkim serdecznie dziękuję, bo zaangażowali się tutaj kamraci w całym województwie naprawdę bardzo, bardzo. Stanęli na wysokości zadania, zebrali maksymalnie ile mogli i za to im bardzo dziękuję. Jestem wdzięczna, naprawdę kamraci, jestem dumna z was. Nie wiedziałam, że mam tylu tutaj wspaniałych kamratów dookoła. Mnóstwo nowych kontaktów i to takich kontaktów, gdzie naprawdę dwie ulice obok, nie wiedziałam, że tu kamratka mieszka normalnie. To jest coś wspaniałego, coś cudownego. Wybory mają dzisiaj to do siebie, jeszcze... że się obnażają takie właśnie tajemnice, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Dzisiaj jeszcze dzwonił do mnie Janusz z Ostrowca, taki pan, koło 70 lat. Bardzo go serdecznie pozdrawiam. Szuka tam kamratów w Ostrowcu, bardzo by się chciał skamracić, bo mówi, że nawet nie ma się z kim chłop pogadać. No, obiecałam, że mu tutaj jakieś kontakty podsunę, bo tu mamy taką jedną Małgorzatę, może Małgosia będzie chciała czasami się z nim spotkać. Myślę, że będzie wszystko w porządku. No i co, a poza tym, no... Radość, naprawdę. To jest coś wspaniałego. Zresztą to jest moje nie pierwsze doświadczenie w zbieraniu podpisów i powiem wam, kochani, że to jest kolejne następne doświadczenie w tym temacie i myślę, że fajniej mi się zbierało te podpisy niż jak wcześniej, za pierwszym razem to robiłam. No, dobrze. Wspaniale, naprawdę, Ewa, super. My przygotujemy jutro mapkę taką z Polski, gdzie na tych wszystkich okręgach będzie zebrana ilość głosów. Będzie to wymagało pewnej pracy takiej graficznej, ale musimy to zrobić, bo nie ma, nic nie ma lepszego na taki obrazek, tak, żebyśmy to zobaczyli. Oczywiście. I tu nie ma żadnej rywalizacji, żadnych wyścigów, bo po prostu to była ta próba i wszyscy ją znakomicie zdali, tę próbę. Super. Dali tą próbę na piątkę, nawet na szóstkę, jakbym powiedziała, ale kamraci, nie ma się co załamywać, bo to było do przewidzenia, że tak będzie, ponieważ mieliśmy trochę za mało czasu. Cztery dni. Ten czas tak się wydłużył do 2 tygodni. Tak,
4 dni. Tak. Gdyby się to wszystko wydłużyło do 2 tygodni, to bezproblemowo to, co powinniśmy zebrać, to byśmy zebrali. Jestem o tym przekonana. Natomiast szykujemy się na kolejne wybory samorządowe. A może nawet parlamentarne na wiosnę. Kto to wie? Kto to wie? No to tak, no. Tak. Wszystko przed nami, tak? Słuchaj, ja ci... Zobaczcie, jeszcze rok temu byliśmy w innej sytuacji, a teraz gdzie jesteśmy, prawda? Prawda. Zupełnie gdzie indziej. Ile udało się też poznać nowych osób przy okazji tych... No dokładnie, dokładnie. Ewa. I jeszcze wam powiem tak, takie moje odczucie, że no są tam pewne osoby, które próbują zniechęcać do różnych sytuacji, do zbierania, niezbierania, nadają na tych kamratów ile wlezie i tak dalej, wiemy o kogo chodzi i o co chodzi, ale powiem wam tak, kurczę, dziękuję im za to, bo wiecie co? Przez takie pieprzenie głupot dostałam takiego powera, że normalnie się w głowie nie mieści. No coś ty. Czyli pieprzenie głupot uruchomiło tak zwane energię w kurwu, która niesie, dokładnie, jak wysokooktanowe paliwo, tak? No w ogóle jestem im wdzięczna za to, naprawdę, bo po prostu teraz wiem, że mogę dużo. Dużo i jeszcze więcej. Bo to jest tak, wdepnęli nam na człowieka, czyli na nas, wdepnęli nam na człowieka, bo sączyli jad. A ten jad po nas spłynął, nie wsiąkł. No, a ja ci powiem, bo to jest tak, Wojtuś. Jak cholerę żmija ugryzie, to żmija zdechnie, a cholera żyje dalej. A wiesz, jak wygląda, jak to przysłowie tak naprawdę brzmiało? No właśnie, dlatego ja ci powiedziałam, mówię, bo nie mogę sobie... Ja ci mówię, to tak. Kiedy gadzina ugryzie Litwina, umrze gadzina od jadu Litwina. Tak to brzmiało. Punkt. Punkt. Zaraz doniesienie będzie do prokuratury, wiesz, zamowę nienawiści, że lże naród litewski. A proszę cię. Wiesz, co oni mogą z nami zrobić z tą mową nienawiści? Niech sobie staną przed lusterkiem i zobaczą, jaką oni mowę nienawiści tutaj sieją. Taka prawda. Ewa, oni nie mają odbicia w lustrze. Dobrze. Dziewczyno. Tak, dokładnie. Pozdrawiam jeszcze raz, dziękuję. Chociaż po imieniu wymień ludzi, wiadomo, że kogoś pomagali, ale którzy, wiesz, którzy widziałaś, że zasuwali z prędkością światła. Zawdzięczam bardzo dużo tutaj naszej Eli kamratce z Kielc, pani doktor naszej kochanej. Zawdzięczam też drugiej Eli naszej. Ola dużo zbierała głosów. Lechu to już w ogóle, to jest normalnie kozak. Kozak niesamowity. Kamrat z Górna, bardzo go serdecznie pozdrawiam. Tutaj Ania, Ewa z Jędrzejowa. No w ogóle to bym mogła tutaj wymienić bardzo, bardzo długo. Justyna z Kielc, tak samo. Przyjechała z mamą. O, nasza kamratka, która przyjechała z Londynu, słuchajcie, przyciągnęła ze sobą mamę, starszą kobietę, bardzo sympatyczną. Przyszły wczoraj, były na sprawie, Wojtek widział z Marcinem, podpisały, ale one przyszły przeważnie specjalnie po to, żeby podpisać tę listę. A że mogły oczywiście wejść do sądu i nam towarzyszyć, no to był dla nich taki, no ucieszyły się naprawdę bardzo. Znaczy nie sądem się wiedziały, ucieszyły, że mogą brać udział. Towarzystwem się ucieszyły naszym. Towarzystwem, tak, że mogą nas wspierać, dokładnie, bo nie sądziły, że tak po prostu z buta, że tak powiem, można sobie wejść do sądu i wspierać innych tutaj właśnie kamratów, tak? Dobrze. No i pozdrawiamy, naszą zadziorę z Szydłowa, naszą Celinę. Celinka! Słuchaj, bo to taka była piosenka. Celina! Ciebie zamknął kiedyś. Tak. Uważaj, to była taka piosenka, bo to Celina, Celina tak jest. A, przepraszam, nie. jeszcze no. Przepraszam, jak mogę dopowiedzieć. Tutaj jeszcze bardzo chciałam podziękować Robertowi z Dziedzictwa Świętokrzyskiego, ponieważ no, odwalił też dobrą robotę i Daria, nasza kamratka, to jest w ogóle, ona tupnie i nie ma, że się nie podpiszesz, bo musisz to zrobić. No także jej kłaniam się tak samo. Ewa, bo w twoim okręgu działają w tej chwili
Dwa stowarzyszenia. Tak, tak. Wojtek, tak, ja nie chcę tak. być dobra, Ewa, ale w to, tym tempie to... Dobra, powiem, bo inni chcą jeszcze zdać relację, okej. Dobra, jeszcze z nami wciąż jest krajowy koordynator wyborczy. Szefowa do tej rozmowy jeszcze by coś chciała dorzucić. Dorzuć. Ja tak. was wszystkich bardzo kocham. Szefowa Ania! Chciałabym wam powiedzieć coś, o czym Ewka zapomniała powiedzieć, że ona wykorzystała okazję, że była pod sądem i oni nawet pod sądem zbierali podpisy. Ewka, tak, ja tam byłam przed 9 rano jeszcze i zbierałam podpisy pod sądem. Także, no, ale fajnie. I tam mi się udało zdobyć bardzo dużo podpisów. Ciekawe, naprawdę. Czy któryś nierozpoznany sędzia się podpisał? Kurczę, wiesz co, przechodziło kilku takich, nie wiem, na mnie patrzyło, ale... Super. Dobra. Może dlatego, że miałam piękną koszulkę kamracką na sobie. Tak jest i byłaś w niej na ławie z oskarżonych. Tak jest. Wszyscy wiedzieli. Ewa, pozdrawiamy serdecznie. Czołem dziewczyno, bywaj. Czołem chłopaki i pozdrawiam wszystkich. Kocham was, czuj duch. Czuj duch. A panią koordynator poprosimy o kolejną osobę do... Już będzie, tak, już połączymy się z naszą Anią. Ania była koordynatorem szczecińskim, także Ania... Czyli okręg numer 41 Szczecin. Tak jest. Już dołączamy Anię. O, i jesteśmy razem. Dwie Anie, no to wesoło. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kanalie kochane. Dobry wieczór. Teraz z nami oczywiście jest też pani koordynator krajowa, Ania Miarka. Jeszcze jedna Anka jest w Ostródzie. Cześć, Aniu. Tak jest, czołem. Cześć, Aniu, cześć. Ania. Cześć, dziewczyno. Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To teraz czas na nas. Zapisałam sobie 4 karteczki. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę, żeby wszystko opowiedzieć. Jaka przygotowana? No więc tak. Nowe doświadczenie, ciężka sprawa, dostaliśmy, najpierw powiem te złe, później powiem te dobre, bo dobrych jest więcej oczywiście, więc tak szybko te złe przelecę. Trochę obelg dostaliśmy, trochę ludzie się pukali w głowę, o co nam chodzi, jak słyszeli o deunizacji i tak dalej, więc my tylko, wiecie, spojrzeliśmy się na siebie i wiedzieliśmy wszystko, o co chodzi, nie prowokowaliśmy do kłótni, tak. Nie zaczepialiśmy dalej ludzi, żeby tam niepotrzebnych jakichś kłótni nie wszczynać. Mhm. Ale tak, bardzo dużo ludzi nowych się pokazało. Telefonów odebrałam od poniedziałku ponad 100. Super. Jak nie lepiej. Dzwonili ludzie też z zagranicy, kamraci, pytali, czy mailowo mogą zbierać podpisy, no to wiadomo, przesyłać w sensie, no to wiadomo, że wyjaśniałam, że nie ma takiej możliwości, no ale porozmawialiśmy. Chciałam z góry przeprosić też, jeżeli od kogoś nie odebrałam telefonu, ponieważ cały czas byłam w pracy, więc też nie zawsze mogłam, ale starałam się do wszystkich napisać SMS-a, jakoś skontaktować. Ja widziałem część takiego ludzi... SMS-a. Pisałaś, przepraszam, jestem w pracy. Widziałem tego SMS-a, tak. No tak musiałam, no tak. Bo wiadomo, no kiedy mogłam, to wychodziłam, nie zawsze się udało, ale no wiedziałam w jakiej sprawie, że tak powiem, są te telefony, więc starałam się na wszystkie odpisać. Część ludzi, powiem wam, przyjeżdżała nawet do mnie do pracy, więc wyskakiwałam szybko po podpisy. Nie dzisiaj do... No, słuchajcie, dosłownie 10 minut temu dostałam jeszcze 2 powiadomienia na impost, że przyszły przesyłki. To Paweł jedną zdążył odebrać, druga czeka na mnie, już jutro rano wszystko odbiorę. Kamraci ze Świnoujścia pozbierali sami całkiem sporą liczbę podpisów i jak to Ania powiedziała, że całkiem niezła liczba jak na to niemieckie miasto. Także też bardzo fajnie. Przede wszystkim największe podziękowania dla Teresy i dla Ali, bo one no, z nami były łącznie od niedzieli 4 dni. One poniedziałek, wtorek, środa, praktycznie cały dzień walczyły na Prawobrzeżu. Coś tam. Zmęczone są, jak nie wiem, ale bardzo im dziękujemy, bo bez nich to na pewno byśmy takiej liczby podpisów nie uzbierali. Oczywiście policzymy to wszystko bardzo sumiennie, bo te podpisy cały czas do nas wpływają. Tak. Więc policzymy to wszystko, przekażemy wam, będziemy zresztą w kontakcie. Przyjechał, słuchajcie, taki kamrat jeden, który dosłownie kilka przywiózł podpisów, ale przyjechał z Niemiec i miał taką sytuację, znaczy no, w sensie takie połączenie, że jak już przyjechał, to nie miał jak wrócić do siebie, do miejscowości,
więc musiał też załatwić sobie nocleg tu w Szczecinie, żeby przenocować i następnego dnia wrócić. Także naprawdę, naprawdę ludzie się pokazali trochę, podzwonili, mamy bardzo dużo nowych kontaktów, więc wiadomo, organizujemy w najbliższym czasie spore spotkanie z tymi nowymi wszystkimi ludźmi. Okazuje się, że w okolicy, w której mieszkam, mam ludzi, którzy myślą tak samo jak my, więc naprawdę i byli u nas właśnie złożyć nam podpisy, więc to jest naprawdę tak budujące. No co, szykujemy się do wyborów samorządowych. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Wiecie, uczymy się cały czas. Tak. To dla wszystkich nowe wyzwania, bo to zbieranie podpisu to jest... nie jest taka prosta sprawa. I wiesz, Anka, ona jest banalnie prosta, tylko w sumie banalnie skomplikowana. Tak. Bo to jest podchodzenie, wchodzenie w przestrzeń drugiego człowieka, którego się nie zna. Dokładnie, no mówię, różnie ludzie reagowali. Trzeba umieć zagadać też tych ludzi, odpowiednie pytanie, wiadomo, zadać, jakoś tak, wiadomo, i uśmiechnąć się. Jak człowiek na twarzy jest, że tak powiem, radosny i uśmiechnięty, to ludzie też nas zupełnie inaczej odbierają. I przychodzili z dziećmi, rodzice, także naprawdę bardzo fajnie. Ja jak takie jedne podziękowania mogłabym jeszcze złożyć, to jako pierwsi kamraci nam się tutaj podpisali z firmy UTB Lasota, to mój bliski kamrat, że tak powiem, jako pierwszy dostał listy wydrukowane już w piątek i załatwił wszystkie podpisy, więc bardzo serdecznie ich pozdrawiam i dziękuję. No i no to chyba tak, chyba ze swoich karteczek, że tak powiem, wszystko przeczytałam. Także nie będę, dziękuję wam bardzo za to wszystko, bo gdyby nie wy, to byśmy się w życiu, my nie znali, nie poznalibyśmy tych ludzi, wszystkich, którzy tutaj są blisko nas i bardzo wam serdecznie za to dziękujemy. I pozdrawiam całą grupę naszą, Kamracki Szczyt Szczecin. A my też, pozdrawiamy was serdecznie, Anka. Super, dziękujemy, to... dziękujemy. Także dziękujemy, pozdrawiam. Masz na linii szefową, więc niech coś... A propos tego, tak, opowiem jeszcze. Dziękuję ci, Aniu. Ja mogę opowiedzieć taką anegdotę właśnie dotyczącą Szczecina. Dzisiaj do mnie na telefon koordynatora zadzwonił pan, który w Szczecinie, jest Szczecinian, jest ze Szczecinia, Szczecinian, szukał, i szukał tego miejsca, bo gdzieś nie wziął sobie tego ogłoszenia, gdzie dzisiaj Szczecinianie zbierają. I ja, słuchajcie, nie będąc nigdy w Szczecinie, a fizycznie będąc na Śląsku, prowadziłam tego człowieka, konsultując się z ludźmi ze Szczecina, którymi ulicami ten pan ma dojść, żeby trafić w miejsce, gdzie może złożyć podpis. Prowadziłaś go z Siemianowic po Szczecinie, tak? Tak, dokładnie. Dobre. Także widzicie, dziękuję bardzo, Aniu, widzicie, nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia. Po prostu musi nam się chcieć i naprawdę wszystko się uda. Także bardzo dobra nauka, że tak powiem, dla nas wszystkich. A jestem pewna po ilości tych podpisów, które już mam teraz przy sobie, to jestem pewna, żeby nam dali czas tylko do końca września, to byśmy 3/4 okręgów, to myślę, żebyśmy mieli spokojnie naprawdę te wszystkie podpisy. Słuchaj, także... bo to jest tak, szybko powiem. Widziałem, jak zbierali podpisy w Szczecinie ludzie z Solidarnej Polski, czyli teraz Suwerennej Polski. Suwerennej, tak. Tam był taki festyn, jarmarki takie były, kramarki. Oni to świetnie robili, naprawdę. Do mnie też podeszli, rozpoznali mnie. Oni zbierali wtedy pod referendum w sprawie obrony chrześcijan w Europie, czy w Polsce, tak. I znakomicie to robili. Mówię, słuchajcie, znakomicie to robicie. A oni mi powiedzieli, bo wie pan, robimy to już drugi miesiąc. Już wszystko wiemy, jak się mamy zachować. Wiesz, i rzeczywiście, no, działanie budzi świadomość i tyle. Dokładnie, także jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, bo naprawdę szybciutko się zorganizowaliśmy. Ania tutaj wszystkich dzielnie nas połączyła. W 5 minut przysłowiowe byliśmy w stanie zorganizować dodatkowe
numery telefonów, bo wiadomo, że w sensie już nie chodzi, że prywatne udostępniać, tylko to, że po prostu potrzebujemy je też do innych kontaktów, maile i tak dalej. Bardzo szybko się zorganizowaliśmy. Naprawdę dużo ludzi się zaangażowało, w tym między innymi moja mama też, na którą bardzo ludzie pozytywnie tak patrzyli i przychylnie, bo wiecie, też ludzie inaczej nas, że tak powiem, odbierają, wiecie, jak widzą kobiety też i no jak powiem starsze, to się zaraz na mnie obrazi i jutro za nas pierdziel. Ale wiecie, o to chodzi, tak, to naprawdę wzbudza zaufanie. Znaczy wiek nie ma najmniejszego znaczenia, światło, które się niesie w sobie, ma znaczenie. No dokładnie, dziękuję. Zabrakło mi tych słów. Proszę bardzo. Anka. Także trzymaj dziękuję się. Wam bardzo. Tak jest. Do zobaczenia. Tymczasem. Tak jest. Do zobaczenia tymczasem. No połączymy się teraz z kamratem z okręgu 9. Tutaj też jest ciekawa historia, słuchajcie. Bo kamraci sami zorganizowali się i zadzwonili do mnie i mówią, słuchaj, To Łódź. Właśnie to Łódź. Próbował wielokrotnie dzwonić, zanim został wywołany, ale już... dobrze, ja to wytłumaczę, a ty Ania mów. Tak. Mów Aniu. Zadzwoniła do mnie grupa kamratów z Łodzi i mówią tak. Wiem. Słuchaj, od dzisiaj zbieramy podpisy, tak? Poczekaj sekundkę. Tak. O, już jesteś z powrotem, Aniu. Tak, słuchamy. Ania? Mogę powtórzyć, tak? Jestem. Zadzwoniła grupa kamratów i powiedziała, czołem, my stoimy w Łodzi na Piotrkowskiej, zbieramy podpisy, my między sobą wyznaczamy koordynatora i jest to ta i ta osoba, proszę numer telefonu tutaj do tej osoby, my zbieramy, będziemy i od razu wrzucili ogłoszenie, kiedy będą, gdzie będą, proszę o roznoszenie, skserowali listy, byli przygotowani, także wielki szacunek dla was, ludzie z Łodzi, miałam z nimi świetny kontakt, nie tylko z koordynatorem, ale z ludźmi, którzy tam na miejscu zbierali, także też świetny okręg, ze złotymi ludźmi. Także przekazuję głos. Nie wiem, czy mamy już koordynatora. Mamy. No. Czołem. Cześć Mirosław. Cześć Mirosław. Serwus. Witam serdecznie. Czołem kamraci. Czołem. Tak jak powiedziała kamracka ogólnopolska, żeśmy się tutaj mocno zorganizowali, sprężyli. Mimo, że nie mamy struktur zarejestrowanych przy Radzie Kamrackiej, ale się okazało, że jest 400 sympatyków, także bez problemu zgłosili się, zameldowali. Super. Jest szansa na stworzenie stowarzyszenia po wyborach, które się tam zapisze z chęcią do Rady Kamrackiej z Łodzi. No to w imieniu Rady Kamrackiej, tak, Mirek, wyrażam swoją radość, bo Rada Kamracka to jest ciało znienawidzone przez system. Oni, wiesz, nie mogą zdzierżyć, że się ludzie same zebrały i tworzą radę. Nie mogą tego zdzierżyć. Tak jest. Tak jest. No tutaj mogę anegdotkę powiedzieć. Dawaj. Trzech młodych chłopaków w wieku 18-19, lekko takich bardzo wesołych, jeden tam trzymał piwko. No i tak rozweseleni, a co wy tu robicie, co podpisujecie, a ja mówię, o pijanym nie wolno. Zawiesiłem głos, bo myślałem, że będą robić rozróbę. Tak. I do nich mówię tak, śmierć wrogom i zawiesiłem głos. O. A oni na mnie spojrzeli, ojczyzny. Zdali egzamin. I ja do nich powiedziałem, zdaliście egzamin, podpisujemy się. Nagrodę. Super, to wyszło wam, no. Ładnie to, o kurde, egzamin szybki im zrobiłeś, dobrze. No. Tak jest. Wiesz, że to jest piękny test, bo gdyby oni byli... Ja naprawdę nie byłem pewny, czy oni nas tutaj będą wyśmiewać, tak? Czy oni są kamratami. Podjąłeś to ryzyko, słuchaj. Podjąłem dialog i wygraliśmy, że tak powiem.
Druga bardzo ciekawa sytuacja. Podpisała nam się pani, ona na pewno nie jest kamratką, ale sprzyja, którą ja bardzo dobrze pamiętam. Jest właścicielką antykwariatu. 3 lata temu, ja ją bardzo dobrze pamiętam, bo była aferka. 3 lata temu zwróciłem jej uwagę. Ma antykwariat na głównej ulicy w Łodzi Pietrzkowska, gdzie wywiesiła swastykę z podpisem "To jest znak słowiański". No więc ja powiedziałem, wie pani, coś się pani pomyliło. To było 3 lata temu. No. Mówię, jak pani tego nie zdejmie, pójdę do prokuratury. Pokłóciliśmy się i ona to zdjęła i tak dalej. I ja ją pamiętałem. Ona nie sprzyja nam. Ona prowadzi lewicową, powiem od razu, tą książki i tak dalej. A to swastyka coś tam jej zaczęło świtać, bo te 3 lata minęły i się podpisała. A słuchaj, ta swastyka warto walczyć. Ta swastyka była niemiecka, hitlerowska? Jak to było? Tak, tak. Ona ma tam wywieszone metalowe medaliki z różnymi symbolami. Aha. Również ten nasz słowiański, taki wieloramienny symbol i tak dalej. I między innymi czysta, elegancka swastyka. I żeby ośmieszyć jakby tutaj nas Polaków, tam był taki podpisik, że tam według archiwów, według tam archiwistów i tak dalej, znaleźli, że gdzieś tam podobno prasłowiański symbol. No. Ale widać, że w głowie jej coś tam dało do myślenia i po 3 latach podpisała nam. Także warto walczyć, warto rozmawiać nawet z takimi ultralewakami. No dobrze, dobrze. Takie. Okej, Mirek. Pamiętam ją przez 3 lata. To też jest ciekawe, że ja go zobaczyłem. Komu chcesz podziękować na szybko? Ludzie, którzy byli z tobą. Kilkaset kamratów u nas się zgłosiło, podpisywało, przynosili kilkudziesięciu przyniosło już gotowe listy, które gdzieś tam zbierali do naszego centrum na Piotrkowskiej. Ja w ogóle na Beszczela stanąłem ze stolikiem przy urzędzie miasta, żeby się uwiarygodnić. 4-3 dni stałem, dzień w dzień, dosłownie, inni kamraci mogliby to potwierdzić, dzień w dzień miałem konferencje prasowe wszystkich tuzów politycznych. Dosłownie 3 metry ode mnie. Dzień w dzień, Polsat, TVN i tak dalej. Robili konferencje ze wszystkimi politykami z pierwszych stron gazet. Tak. Ale żaden, ja już nawet na głos w końcu powiedziałem, tak pół żartem, no uczciwy dziennikarz to by się chociaż zainteresował, że to jest jakiś mały stoliczek jakiegoś komitetu wyborczego. Ale, tak na głos powiedziałem, uczciwy dziennikarz. Reakcja była? No obejrzeli się, ale pewnie tam redaktorzy na celi nie pozwolili, także wszystkie kamery byli 3 metry ode mnie, a wszystkie kamery skrupulatnie mnie omijały w drugą stronę. To znaczy nie było uczciwych dziennikarzy w tym miejscu. No do tego, no wytestowałeś, tak jest, w domyśle tak. Anegdota tak miała wyglądać. Dobrze. Podziękować, oczywiście, no ci tych, którzy tam przychodzili przy tym moim stoliczku pomagali. Kamratka Bożena, Beata, Milena, Piotr Janiak, Joanna. Wiem, że mnie słuchają, zaraz też o tym powiem. Iza, Artur, Piotr, który kupił pączki, bo stwierdził, że ja stoję 3 dni i taki bidula, pewnie już głodny jestem. No. Beata od Embrendiego i sam Embrendi. No mógłbym tu jeszcze wymieniać pół dnia. Takie główne postacie, słuchajcie. No i przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim tym kamratom, sympatykom. Oni przychodzili, opowiadali różne swoje historie, że zbierają tu na ryneczku, to tam i tak dalej. No nie ma, no setki osób przychodziły, byłem zaskoczony. Dlatego mówię, jest potencjał, żeby w Łodzi stworzyć stowarzyszenie, pytali. Super, to jest, że wykorzystujecie właśnie te potencjalne możliwości, które się w tej chwili objawiają, które się uruchamiają. Tak, energia wyborów, zmiana aury, która nas otacza, bo wybory niosą rzeczywiście dużą taką aurę wolności. W czasie wyborów więcej wolno, tak? Więcej wolno. Chciałem powiedzieć, że wbrew temu, co wszyscy mówią, tak zwane moherowe berety też nas oglądają. Bardzo wiele starszych pań podchodziło,
A ja mówię, a pani to się posługuje, skąd pani o nas wie? No. Oglądam was, kurwa, na D-Live'ie. I odpyskowała. Jaka piękna odpowiedź, słuchaj. Coś pięknego. Prawda? No, i wiele starszych pań po prostu, bo ja jestem zdziwiony, a pani to się posługuje internetem, może wnuczek czy coś. Wiele starszych osób jeszcze ogląda was na D-Live'ie. Panie, wnuczka to ja uczę. No, może tak być. Bardzo dużo starszych osób też was ogląda. Mogę tutaj taką informację puścić, wiarygodną. Dobrze. Osobiście wiem. Dobrze. Super. Także jest to piękne, bym mu powiedział. Mirek. No i przetarliśmy szlaki organizacyjne i prawne. Bardzo dobrze, że to zrobiliśmy. U nas w Łodzi ukuło się takie powiedzenie, że Wojtek wygonił nas batem na ulicę z naszych ciepłych poduszeczek. Osadowskiego też nie oszczędzaj. Stanęli na ulicach, tak. Musieli gęby pokazać. Tak. I bardzo dobrze się wydarzyło. Mirek. Przetarliśmy te szlaki. Super. Do wyborów samorządowych, jak znalazł. To jest, słuchaj, to jest to, co teraz powiedziałeś, to lejesz miód na nasze serca. Naprawdę, to tak się mówi. Tak przecież wiesz, moglibyśmy tutaj fruwać, lewitować. Jakby nikt nie chciał, to by nie wyszedł. Powiedzieliśmy, kochamy was ludzie za to. Kochamy was i za tą energię, którą stworzyliście. Ona, ta energia nie zginie. Energia po prostu jest i jest zakumulowana. Zakumulowana i sięgniemy po nią. Super. Także to wszystko odmeldowuje się, czołg. Daje głos innym, bo wiem, że czeka już sporo kamratów. No to głos ma szefowa nasza. Czuj duch, Mirek, czuj duch. Bywaj, bywaj. Czuj duch, pozdrawiam. Czuj duch. A jest szefowa, bo się nie odzywa? Jestem. Ja słuchałam też relacji koordynatora łódzkiego. Teraz chcemy cię też zachęcić, że jeżeli jest taka potrzeba, to żebyś oczywiście włączała się w tą rozmowę cały czas, ją przecież. Bo wiesz, koordynator może zapomniał coś, a ty pamiętasz, to mu przypomnij, dorzuć mu. Bo jeśli chodzi o Łódź, to jest takie szczególne miasto, że oni się tam ćwiczyli w boju na ulicy. Oni się tam poznawali, oni się tam dzielili i nie trzeba było im niczego mówić, ponieważ oni się tam docierali na miejscu sami. Uwaga, pauzę na chwilę, dołączamy rozmowę. Kamrata, tak. To technicznie musimy, bo Marcin to musi 2-3 sekundy potrwać, tak. Przepraszamy, Aniu. A żeby nie przeszkadzało nam w słuchawce, to już jest dołączone, tak. Mamy koordynatora dwóch okręgów, najlepiej jak on się sam przedstawi. Ja wiem kto. Dawaj, synek, dawaj. Czołem, kamraci. Czołem. Jarek z ciężarówki. No, z narodowej ciężarówki, panie Jarku. Z narodowej. Polskiej narodowej ciężarówki. Dobrze. A ty wiesz, słuchaj, na jednym takim, jak to się mówi, taki portal? No portal jest taki. Gdzie są sami nasi wrogowie, pokazywali twoją ciężarówkę i nie mogli ci dopierdolić, to mówili tak. Że stara. To taka stara ciężarówka, który to rocznik? Ale to słyszałem, lepszą historię, no. Że z jednej strony na tej ciężarówce jest Osadowski, a z drugiej Olszański. Już przykleiłeś nas, tak? Nie, jeszcze nie, ale przykleimy nas, żebyśmy się przewietrzyli. W doborowym towarzystwie. Słuchaj, ale znasz tę historię, że jest Witos i Dmowski, oni ponoć byli ze sobą w konflikcie i ty dzięki, rozumiesz, swojej inwencji połączyłeś. Pogodziłeś ich wreszcie, wiesz. Tak jest. Bo tak jest. Naprawdę niedaleko było od siebie. A tylko ludzkie ambicje. Jarek, zamieniamy się. Tylko 2,5 metra. 2,5 metra. Tak, tak. Zamieniamy się w słuch. Dawaj. Co do zbierania podpisów, no rzuciłem się na głęboką wodę na te dwa okręgi, w którym ja tak na połączeniu u nich mieszkam. Tak. Na co dzień nie jestem tam skamracony, bo działam w froncie Częstochowa, czyli w innym w ogóle okręgu. Tak. No i tu chciałbym podziękować frontowcom, że no niestety musiałem ich opuścić w szeregach zbierania podpisów na rzecz tych okręgów, które objąłem. No. No i tak, no nie było łatwo, bo nie znam ludzi, nie mamy tutaj żadnych stowarzyszeń na okolicy, ale dużo ludzi się do mnie odezwało. Najlepsze, jedną z taką anegdot to, jak człowiek tu z okolicy mówi, wpisuje sobie numer ze strony i mówi, wyskakuje mu pranie dywanów w Dębowiec. Mówi, o kurna, to ja tam 3 lata dywany wożę, a nie wiedziałem.
Aha. Jarek, słuchaj, powiem ci tak, bo ty jak prawdziwy frontowiec wszędzie dasz sobie radę, bo jak wiadomo, front się przesuwa. Tak, słuchaj, front Częstochowa może mieć zasięgi, rozumiesz, nawet tam, gdzie zbierałeś podpisy. Na całą Polskę. Tak, na całą Polskę. Ba, gdzie woziłeś podpisy, nawet tam, gdzie dywany woziłeś. Słuchaj. Kto by się spodziewał? Tak, jak to powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk, znaczy nie nasz ojciec, ale ojciec, że Częstochowa, duchowa stolica Polski. Dokładnie. No, podziękować chciałbym kamratom, którzy do mnie znaleźli do mnie numer i dzwonili i ogarnialiśmy to wszystko. No, szkoda tylko, że nie udało się zarejestrować okręgu, ale działamy, to jest fajne, że się skamraciliśmy i mamy kontakty do siebie, teraz będziemy działać tak bardziej lokalnie tutaj w tych okręgach. Świetnie, słuchaj, bo wiesz, bo to jest, gdybyśmy mieli możliwość zbierania jeszcze 10 dni, to ten wynik, bo słuchaj, ten wynik już nas zaskoczył, to 4 dni zbierania, gdybyśmy zbierali dłużej, w sposób automatyczny, dochodziliby nowi ludzie, bo to, wiesz, byłoby, ja nie mówię, że może geometrycznie, tak, w przyroście geometrycznym, ale by się multiplikowało w swoich czynach. Bo tak, nawet... maszyna się rozpędzała. Tak, maszyna się rozpędzała. Super, o widzisz, on to powiedział. Ładnie ujął. Ładnie ujął, nie wiedzieć czemu, skąd u ciebie takie porównanie do rozpędzenia maszyny, to nie. Nikt na to nie wpadnie. Dobrze, Jarek, dobrze. Dokładnie. No to słuchaj, także dziękuję wszystkim i działamy dalej po prostu. Jarek, my też tobie dziękujemy. Nie zatrzymujemy się. Super właśnie robotę zrobiłeś dzięki temu i ile osób nowych się znalazło. Słuchaj, a ja ci chciałem tutaj powiedzieć w obecności Marcina i naszych wszystkich kamratów, że ten moment, jak wyjeżdżałeś z Grunwaldu, bo nie rozmawialiśmy od tego momentu, ten moment, jak wyjeżdżałeś z Grunwaldu i pożegnałeś się z nami wszystkimi, ale jeszcze w lusterku zobaczyłeś, że została jedna niepożegnana kamratka. Niewiasta. Niewiasta, tak, została. I że chłopie dał po hamulcach, wylazł żeś z tej swojej wieży, bo tam kawał drogi z góry. Tak, bo to jak latarnik. Tak, jak latarnik wylazł, tak. I żeś się cofnął, żeś się utulił naszą kamratkę, rozumiesz? No nie mogłem się nie pożegnać. I ona to słucha. I powiem ci więcej. O niej mowa, tak. I jeszcze powiem ci więcej, słuchaj. Ona stała tak. I nagrywała to, jak odjeżdżasz. I teraz uważaj. I szlak ją trafił, bo się okazało, że to nagranie się nie nagrało. I była no, mocno, że tak powiem, powiem tak, zaniepokojona i zawiedziona tą sytuacją. Tak, ale wiesz, wredny Osadowski. I nagle kilkanaście, no może kilkanaście ale... to nie, ale kilkadziesiąt minut później widzi ten materiał nagrany i ucieszyła nie, no, się, no, że jednak się udało. Że co go oglądam, to łzy w oczach, także dziękuję ja za pożegnanie. A gdzie żeś pojechał wtedy? Bo ja cię zapomniałem zapytać. Do domu, no. Do domu. S7 przez Płock do A1 i do domu. Fajnie. Dobra. Słuchaj, pozdrów serdecznie panią ciężarówkę polską narodową od nas. Ucałuję ją nawet. Ucałuję. Ty, a ona ma imię oprócz tego, że ma taki ładny tytuł naukowy? No Renatka. Renatka, nasza Renia, tak? Tak jest. Dobra, Jarek, bywaj, kamrat, tak, szerokości. Czołem. Trzymajcie się. Pozdrów kolegów, kamratów zza kołka. Cześć, serdecznie. Dzięki, cześć. No to zrobimy taką malutką przerwę, pokażemy końcóweczkę tylko tego materiału i wracamy za chwilę, po tej krótkiej przerwie. O. Poniosą oczy drogę. Drogę. O, cześć, Mikołaj! Może wspomnijcie czasem, może do przejścia mam tak wiele lat, drogami, które lepiej znam, piszę je po stronie strach.
Dobrze. No dobrze. I już jesteśmy, kochani, z powrotem. Dołączamy kolejną osobę do naszej rozmowy. Dobry wieczór, witamy serdecznie. I kto tym razem z nami jest na linii? Halo, halo. Jestem, słuchaj. No pewnie. A kto jest? Jola, Czarna Wilczyca. A kurde, dobrze. Witamy Niderlandy. Witam was, kochani. Czołem, dobry wieczór. Braci Kamracki. Czołem, jeśli chodzi o wyniki, absolutnie nie jestem rozczarowana i smutna. Jestem szczęśliwa. Zobaczyłam nadzieję w oczach Polaków tu za granicą. Zobaczyłam ich oczekiwania. Poznałam ich osobiście. To jest dla mnie wielka odpowiedzialność. No. I nie zmarnujemy tego potencjału. Absolutnie. Sami żeście go sobie wypracowali, Viola. Po prostu. No przecież, wiesz... Słuchajcie, to... tak, dziękuję. No to nie jest praca jednej osoby. No właśnie, to mów. Ale o tym później. Tak. Chciałabym teraz podziękować Polonii. Przede wszystkim z USA. Henryk, Lila, Robert, Belgia, Martin, Niemcy, pozdrowienia. To jest bardzo ciekawe. Niemcy, zadzwoniła do mnie starsza pani Teresa. Nie będę podawać nazwiska, bo może sobie nie życzy. No nie wiem. Ale my nie podajemy nazwisk, tak. Kamratka no, Teresa, właśnie. Tak jest. Mhm. Tak, ona ma ponad 70 lat. Tu już przepraszam, bo może dodałam kilka lat. Nie pamiętam. Usłyszałam 70. Ta pani nie miała technicznych możliwości, żeby wydrukować sobie listę, żeby wysłać. Nie umie obsługiwać internetu. I mówi do mnie, pani Jolu Kamratko, proszę, ja podam mój PESEL, podam moje dane, proszę to wszystko przyjąć na naszego wielkiego wodza. Mamy naszego wielkiego wojca, Wojciecha Olszańskiego. Powtarzam słowo, naprawdę. A ja mówię do niej, no kochana, nie możemy tak zrobić, no bo to by było sfałszowanie podpisu, tak, prawda? Tak. Ale proszę, no już jest troszeczkę za późno, ale będziemy z panią mieli kontakt i mam jej kontakt, mam telefon. No ta radość tej starszej pani była dla mnie miodem na sercu. No i dla nas wszystkich, prawda? Świetna wiadomość, no. Cieszymy się. Słuchajcie, ale jeszcze jest świetniejsza wiadomość. Toronto. Marek. Tam mają ciepło w Kanadzie, tak. Mhm. Tak, to jest oni, przyjaciele. Potem zadzwoniła z Toronto Urszula. Prosiła, żeby się skontaktować z tym Markiem. No to ja ich skontaktowałam i oni tam już, wiecie co robią? No. Komisję wyborczą. Super. To tak. Dobrze. Mówi tak. 16-17 września powiedzieli mi, że jest festyn polonijny, teraz wjeżdża się z 3, 4 albo i 5 tysięcy Polaków, taki festyn, taki duży, jeden raz w roku i oni chcą tam promować nas i mówić o nas. Ja tak sobie pomyślałam, zaraz Holender wyślę im PDF-a, no ale muszę jeszcze uzgodnić, prawda, to wszystko z moimi kameratami, no to już jest na później. Tak, ale to, tak sobie od razu pomyślałam, no, świetnie, że powinni mieć jakieś materiały. Tak jest. No. Powinni mieć... Potem... No. Tak, słucham? Nie, mów Jola, przepraszam. Mów, przepraszam. Dobrze, bo... Kanada. Tadeusz z rodziną i przyjaciółmi. Oni wszyscy, o których mówię, oni wysłali oryginalne listy, bo im mówiłam, żeby wysłali oryginalne listy. Kiedy przyjdzie, to przyjdzie, ale przynajmniej powiedziałam im szczerze, że będziemy mieli z wami kontakt. No i będziemy wiedzieli, na jakie wsparcie możemy liczyć, prawda? Mm-hmm. No co im będę mówić, nie? Nie! Kanada. USA.
To już mówiłam, Belgia, Niemcy, Anglia, Idaho, Teksas, Francja, no po prostu... Cały świat! W nocy odbierałam telefony. Coś ty. W nocy. Coś ty. No. I wszystkich tych Polaków, rodaków, wszystkim im bardzo dziękuję i jestem z nich dumna, że myślą tak samo jak my i nie zawiedziemy ich. I będziemy pracować nad tym, żeby byli z nas dumni. Co jeszcze? Soszeskujemy się razem, ponieważ im udostępniłam link do naszej strony i dużo ludzi już powchodziło na chorągiew, ponieważ chcemy z tej grupy zrobić, no jest polonijna, prawda? Tak. Więc chcemy, żeby tam było jak najwięcej polonusów i naszych. Bo wiesz co, dziewczyno, świetnie to wymyśliliście, świetnie wymyśliliście nazwę swoją. Mhm. Ona jest tak prosta i tak oczywista, że wiesz, nie trzeba za wiele tłumaczyć. Nie trzeba za wiele tłumaczyć. Super, super. Tak, jeszcze taka fajna była dzisiaj wiadomość od pana, na pewno znacie, taki starszy pan uczestniczył zawsze w naszych marszach. Ostatnio był w 22 na marszu z Moskwy na zamek. Teodor Kudła. No, pan Teodor, no to jest. Teodor to legenda. Tak, to legenda, tak, tak. I dzisiaj się skontaktował, dzisiaj moja przyjaciółka, która mieszka w Anglii, była w Gdańsku u siebie, w rodzinnym mieście, spotkała go w kawiarni, zaprosiła i zrobiła z nim mały wywiad. No. I pan Teodor, znając mnie, bo szliśmy ze sobą, nieśliśmy flagę wtedy, tą dużą, on za mną, ja przed nim. I pan Teodor na moje ręce złożył pozdrowienia. Jest pozdrowienia dla rodaków kamratów, dla partii, dla was. I jest dumny z tego, że mógł uczestniczyć w tych marszach i z nami. To piękne chwile. Wspomina je jako piękne chwile. Świetnie, świetnie. Tak? No, Teodor jest twardzielem i upartym człowiekiem. Tak. Powiem ci, no, mieliśmy taką sytuację, że chcieliśmy go przekonać, żeby się zgodził na pewną rzecz. Nie było siły. Jest dumny, no i to w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Jeśli nas słucha, to go pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy go. No, na pewno. Na pewno. Co ja mogę? Chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jakie mamy zaplecze, kto za nami stoi, kto nas wspiera. Na przykład ja, moja grupa, stowarzyszenie Chorągwi. Wiecie, tam są sami mężczyźni. To są mężczyźni, którzy stoją za mną murem. Bez nich nie zrobiłabym tego, co zrobiłam, ponieważ ja mam więcej czasu, oni pracują. Stworzyli ostatnio grupę tajną KGB, się nazywa w skrócie, ale to... Mówiliśmy co nieco na jej temat i nawet tak dziwnie rozwinęliśmy sobie skrót, pozwoliliśmy sobie na żart, że to jest kamracka grupa burząca, tak? Czy tam... burząca albo budująca, coś takiego, no to... Budowlana. Może być i taka wersja. Piękna nazwa. Kamracka grupa budowlana. Świetna nazwa, tak jest. Oni, kochani, oni cały swój czas pozarzucali swoje terminy, bo wiadomo, z klientami... Ale słuchaj, roboty. mamy taką umowę czarna, że o nich akurat nie mówimy, także jakbyś mogła... Tak. Jak powiedziałaś tajna, to tajna. Tak. Dobra, to no. Tylko powiem, że... na pewno musisz mówić. Bo tak, mówiliśmy się, że nie mówimy. Ale coś chcę... Nie, o nich już nie będę mówić. No. O KGB nie będę mówić. Dobrze. Bo my wystawiamy się tutaj na czy koordynatorzy, czy tak jak ja, no wiadomo, dajemy swoje nazwisko, czy tam pseudonim. Wystawiamy się na atak wrogów, bo mam takie ataki. Tak? No wiadomo, prawda? No, może po prostu chcą mnie zdyskredytować, ale mam swoich kamratów, którzy
którzy są moją, którzy mnie chronią. Stoją za mną murem, mam do nich zaufanie, mamy do siebie zaufanie wspólne. I chciałabym tu ich pochwalić. I oni w ten dzień, kiedy trzeba było zbierać podpisy, zrobili w jednym dniu ponad 800 kilometrów, żeby donieść, nagłośnienie dowieść, żeby oprawę techniczną. I też naprawdę bez nich nie byłoby tego wszystkiego i nie byłoby nas i mnie i nikogo. Także musicie wiedzieć, że wszyscy razem, że to, że się słucha Czarna Wilczyca cały czas, to nie znaczy, że to tylko moja zasługa. Absolutnie, absolutnie. Chciałam wejść w słowo i powiedzieć, że wielu kamratów odbiera Czarną Wilczycę. To nie jest tylko Czarna Wilczyca. Czarna Wilczyca jest kobietą, wystawiła swoją twarz, wiemy jak wygląda, jakie ma nazwisko, ale wiemy, że Czarna Wilczyca to jest cała grupa, która stworzyła coś wspaniałego, bo mają świetną grupę. Chodzą za nią, naprawdę chłopaki wspierają ją i mało tego, przecież ta grupa stworzyła biuletyn kamracki. Słuchajcie, od koordynatorów wiem, oczywiście, że bez biuletynu kamrackiego wiele akcji naszych w terenie nie miałoby tego uroku. Przecież ludzie zbierający podpisy dawali biuletyn, tak? Ludzie byli tym zainteresowani. Opowiedz, Jola, o tym, jak to wyglądało w Niemczech. Przecież ludzie też chętnie brali, prawda? Oczywiście. Dziękuję ci, Aniu, że... Dziękuję ci. Oczywiście. Ja to od samego początku, nasz pomysł był taki, żeby dotrzeć do ludzi tekstem, żeby nie musieli szukać nas na internecie, bo to jest, wszystko ginie, że gazety mogą wziąć w każdej chwili, odłożyć, potem przeczytać znowu, zrozumieć lepiej. I babcie, i dziadkowie, i młodzi, i wszyscy. I wszyscy brali. Wszyscy brali i domagali się jeszcze większych, więcej. Wiadomo, ja myślę, że może z czasem kiedyś dojrzejemy do tego, żebyśmy wszyscy drukowali tego. Ja to przecież nie chcę za to nic, absolutnie. Ja się cieszę, że mogę pomóc dla nas, dla wspólnej sprawy i Polski. Chodzi o to, żebyśmy drukowali tego tysiącami. Niech biorą, niech mają, niech czytają. No, to wszystko. Słuchaj, ja byłem świadkiem, jak w 90-tych latach system rozbijał oddolne inicjatywy tak zwanych gazet lokalnych. Jak sobie poradzili z nimi, z tymi ludźmi, którzy, wiesz, niosła ich, duch ich niósł, wolności. Prawdziwy, tak. Wtedy, przypomnę, tysiąckrotnie podrożał papier. I okazało się, że nie byli w stanie drukować. No bo, wiesz, finansowo po prostu polegli. Ale... Tak. Ja też jak zobaczę, przecież... O, i to jest ciekawa, a propos biuletynu. Paweł Kondratowicz na czacie napisał. O, Paweł, kamraci, serwus. Biuletyn, który mi dosłano do aresztu śledczego, chciałem był to czytany powiedzieć. Tak na Młyńskie, jak i na Białołęce. ja też dostałem, przecież w kryminale siedziałem, też dostałem biuletyn. Super. No to dobrze, dziewczyno. Dostałeś? Tak, dziewczyno, Jola, powiem ci tak. To niech to tylko chwilkę. Tak? Dziękuję Grzegorzowi, Krystianowi, Lucjanowi i Leszkowi za wsparcie. Jola, to, że zrobiłaś to miejsce, gdzie promienie schodzą z różnych części Europy i świata, jest punkt odniesienia. To my tutaj w kraju, my tu w kraju, zza kordonu, że się tak wyrażę, bardzo wam serdecznie dziękujemy, bo nam jest łatwiej, wam jest trudniej i przez wiele lat pracowały ośrodki bezpieczniackie, żeby się Polacy za granicą nie organizowali oddolnie. Kombinowali na wszystkie możliwe sposoby i dalej kombinują. Także Jolka, czuj duch dziewczyno wszystkiego najlepszego dla was. Jesteśmy w kontakcie. Czuj duch, dziękuję. Czołem. Cała przyjemność po naszej stronie. I po naszej. Ja jeszcze tylko powiem a propos biuletynu kamrackiego, bo... Nie był zaproszony ktoś. No. Szybko. Bo nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, kamraci, ale biuletyn kamracki jest drukowany w Polsce.
Także to jest dopiero, robią go tam kamraci za granicą, a drukuje drukarnia polska. Także szacun dla... Jak mi się to podoba. Mamy telefon, chyba... Nie, ja jeszcze nie wiem. Marcin jeszcze nie wie, kto dzwoni. Ania, powiedz, kto może dzwonić. Nie, czy może, halo, halo? Czy ma już dzwonić? Czy ma już dzwonić, tak. Tak, ma dzwonić koordynatorka, która objęła swoim zasięgiem aż dwa okręgi. No, dawaj, super. No to jesteśmy, dobry wieczór. Jesteśmy, dziewczyno. Dobry wieczór, czołem kochani, czołem kamraci, kamraci. No. Tutaj Grudziądz, suwerenni. Ojoj, ja znam ten głos. Sylwia, Sylwia. Tak. Pani psor. Witam was serdecznie. Zanim powiesz, to my tutaj wszyscy jesteśmy ciekawi, jak tam sprawa. Ale to wiele nie mogę mówić, ale dzisiaj poszło szybko i gładko. I po tonie głosu słyszę, że sprawiedliwość zaczyna być po naszej stronie. Tak myślę. Dobrze, dobrze, dziewczyny. No, kolejna rozprawa za niecałe dwa miesiące, z tyloma znowu jest odłożone w czasie. Już za dwa miesiące, Sylwia. Albo już za dwa miesiące, dokładnie. Już za dwa miesiące. No to zamieniamy się w słuch, dawaj. Ja byłam koordynatorem w okręgu 4 i 5, czyli to jest Toruń i Bydgoszcz, całe województwo kujawsko-pomorskie. Powiem wam, kochani, że szło naprawdę cudownie, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy tylko 4 dni, tak nawet niecałe, bo na dobre zbieraliśmy po południu od soboty, to organizacja była rewelacyjna. Tak jak już tutaj moi przedmówcy mówili, ludzie się poznawali, wymieniali numerami. Tam, gdzie zbieraliśmy podpisy, podchodzili, od razu mówili no, na temat, że przyszli podpisać, wiedzą co i jak, słuchali żywca, są zorientowani, czyli tacy konkretni ludzie. Zostawiali od razu swoje namiary, prosili, pytali o to, kiedy się spotykamy, tak? Chcieli dołączyć do grupy, więc tych osób naprawdę byliśmy mile zaskoczeni. I tutaj, tak jak też mówili przedmówcy, jest też bardzo dużo osób starszych, ale to takich z jajem. Wiecie, kochani, takich, że nie jeden młody człowiek nie ma takiej werwy. Oni ją mieli. Podjeżdżali na rowerach, czym się da. Słuchajcie, nawet po czasie jeszcze zatrzymało dwóch kamratów w koszulkach kamrackich nasz samochód, bo my też mamy obklejony, prawda? No. I jeszcze dojechało z innych miasteczek z podpisami. Bardzo pozdrawiam dwie kamratki przemiłe z Włocławka, które wczoraj przed północą przyjechały autem osobiście do mnie pod blok. Również Toruń dojechał wczoraj koło północy do mnie pod blok. Dziękuję, kochani, organizowaliście się naprawdę szybko. Dzisiaj Bydgoszcz, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Też przyszli w umówione miejsce, że tak powiem, w przerwie między rozprawą a rozprawą. Więc cudownie. Pozdrawiam też kamrata Tomka, tak, z Wąbrzeźna. Miałaś swoją rozprawę osobistą, ale głównie zbierałaś podpisy, tak? Nie, no ta rozprawa no, była numer jeden, jakby nie było zdaniem osób, które mnie sądzą, że tak powiem, sąd koleżeński. Natomiast wiadomo, w główce cały czas nasze sprawy i to jest tak naprawdę numer jeden. Na czym tutaj stanęło? A, pozdrawiam kamrata Tomka, tak, z Wąbrzeźna. Jechał ileś sił na motorze, żeby tam dowieźć też podpisy. Cudownie było, cudownie. Gdybyśmy mieli tak myślę na nasze tutaj okręgi, z kilka dni więcej, spokojnie, na luzie mielibyśmy wymaganą ilość podpisów. No niestety, dali nam tak mało czasu, że aż się krew we mnie gotuje. Słuchaj, to muszę tutaj wspomnieć o kamracie. On prosił, żeby nie zdradzać jego imienia i nazwiska. Kamracie, który w komisji krajowej wywalczył, że wiesz, że oni przyjęli te dokumenty. To jest w ogóle temat, który cały czas wraca w formie zarzutu, że to wasza wina, nie zarejestrowaliście się od razu i tak dalej, czekaliście na ostatnią chwilę. Oczywiście powtarzają to ci, którzy nie chcą wrócić do programu, w którym jasno to tłumaczyliśmy i pokazywaliśmy krok po kroku, na czym polega problem, ale w skrócie tylko przypomnę, że ta procedura celowo była w ten sposób przedłużana i
kładziono nam kłody pod nogi. Przede wszystkim prokuratura apelację złożyła. Tak. I ta apelacja spowodowała, że krajowa... Na przykład udzielano informacji, że akta zostały z sądu zabrane, przekazane są do sądu apelacyjnego, w sądzie apelacyjnym twierdzili, że u nich ich nie ma, tylko że są gdzie indziej. To nam zabrało naprawdę dużo czasu, zanim się... Najważniejsze jest to, że nie poddaliśmy się do samego końca. Tak, tak. I naprawdę jeszcze uważam, że ostatni ruch też był tak wykonany, żeby można było z nas się pośmiać, że no proszę, przecież wszystko dostali, a nie załatwili. Tak, tak. Dlatego, że ostatni dokument, który trzeba było złożyć, dostaliśmy go w zasadzie tak na ostatnią chwilę, że już nie mieliśmy czasu na rejestrację w PKW, ale nasi mecenasi tutaj pięknie też podziałali, wykonali taką woltę, że wszystko dało się dopiąć. A kamrat, który wszedł do komisji i nie dał się z niej wyprowadzić, nie dał się wyprowadzić, bo wiesz, numer polegał na tym, że dokument nam mogli dać przed 18, a komisja była zamykana o 16. Więc on wszedł o 15 do komisji i nie dał się stamtąd wyprowadzić. Aż komisja do 16.15, a wyszli dopiero po 18. Po 18 wyszli, także słuchajcie, dlatego kamrata armatni wystrzał. Mówimy to po to, Sylwia, bo poruszyłaś ten temat, że gdybyśmy mieli więcej czasu, ale to nie nasze zaniechanie, lenistwo i błędy, tylko walka. Ja to rozumiem, a wystarczyłoby naprawdę kilka dni. Maksymalnie kilka dni, to już by nam wystarczyło. A przypomnę przy okazji, jak już jest Sylwia z nami na linii, pozostali okręgowi koordynatorzy wyborczy, że zadania okręgowych koordynatorów wyborczych wcale się nie skończyły. Tak. Jest jeszcze obsadzanie komisji wyborczych, tak jest, gdzie będziemy patrzyli na ręce, będziemy damy szansę tym ludziom, którzy się zaangażowali, którzy tak chcą, którzy chcieliby zobaczyć, jak to wygląda, którzy chcą patrzeć. Do komisji wyborczych wprowadza partia. Tak jest. To nie jest tak, że to z ulicy się tak ludzi wprowadza. Także nasze działania to nie jest koniec, to nie jest tak, że wszyscy mogą teraz spocząć na laurach i czuć się lekko i dobrze i wygodnie. Nie, to nie jest też tak, że przez chwilę powalczyli i tutaj widzowie tego całego, jak to niektórzy mówią, spektaklu. Kibice. Nie. Komisarze wyborczy, okręgowi komisarze wyborczy, nasi koordynatorzy, może nie komisarze, koordynatorzy, koordynatorzy wyborczy mają nadal co robić i może będzie to działanie w cieniu, ale bardzo ważne i... Ale ci ludzie przy okazji wpadnie im parę stów. To są pieniądze, które trzeba odebrać. I wiesz co, Sylwia, widzę taki obrazek, że w komisjach siedzą nasi kamraci w koszulkach kamrackich. Nie można prowadzić agitacji w czasie wyborów. Ale to już nie jest agitacja, bo my nie bierzemy udziału w wyborach. Nie ma nas na listach, więc... Nie... Ale coś tam chyba jest nawet, że nie należy. Tak? A co nie należy, a czego nie można, to dwie różne rzeczy. Sylwia, jeszcze masz głos, mów dziewczyno. Ja dostałem uwagę, że dlaczego przyszedłem łysy i w muszce. W komisji wyborczej kiedyś. Dobrze. Przypomnę ci, że szedłeś też na bosaka. Było i tak. Ale to nie ja szłam na bosaka. Sylwia, także nie szedłeś tam, Marcinku. Wielu szło także na bosaka, latem i nie latem. Tak. Kochani, zbieranie podpisów, podczas zbierania podpisów, gorąco pozdrawiam tutaj przy okazji Jolę, naszego koordynatora z zagranicy. Tak. Rozdawaliśmy biuletyn i uwierzcie mi, że on się cieszył bardzo dużą popularnością. Robiliśmy takie pakiety, tak, czyli był też manifest w środku nasz kamracki, były też różne takie ulotki, wkładaliśmy do środka o nas, naszą wizytówkę, prawda, stowarzyszenia, tak przy okazji. Wiele głosów zostało wysłanych na adres pocztowy na Łomianki, ponieważ do wielu miejsc, będąc koordynatorem sama, tak, na dwa takie okręgi, tak, wiele miejsc takich oddalonych siłą rzeczy nie mogłam dojechać w tak krótkim czasie. Bo przypomnijmy, ja już mi się serce krajało, Sylwia, tak, bo jeździliśmy gdzie się da. Przypomnij, tak? Ty koordynowałaś... Okręgi czwarty i piąty, czyli całe Kujawsko-Pomorskie. Całe Kujawsko-Pomorskie, czyli duże miasta, duże miasto, Bydgoszcz, Toruń, duże Bydgoszcz, miasto, Toruń, tak. Tak. A ty póki co z Grudziądza. Póki co z Grudziądza, no ja się cieszę, że jestem z Grudziądza, ale pozdrawiam cudownych kamratów właśnie z tych, z
tych miast wszystkich okolicznych i wiosek. I pozdrawiam też wspaniałych państwa z Ryneczku, gdzie zbieraliśmy podpisy, pomimo że mogliśmy się, że tak powiem, zakupić kury, kaczuszki świeże, umówiliśmy się już na pół duszy ze świniaczka. Także tak, fajni, fajni ludzie, gospodarze, super, tak, z okolicznych takie miejscowości, związki. Rewelacja, tak. Pięknie. Mamy namiary, będziemy mieli świeże na jajeczka na bieżąco, więc i oni byli zadowoleni i my. Także są jeszcze tacy ludzie z krwi i kości, tacy prawdziwi gospodarze, tak? No to... O, to też jest piękne i bardzo dużo ludzi się łączyło. Uwierzcie mi, że sami chcieli telefony, prosili, żeby dać telefony do innych. Obdzwaniałam, dużo czasu mi to zajęło, żeby zapytać, czy mogę podać czyjś numer, tak? Stało to długo, ale to nieważne. Oni się po prostu sami zaczną teraz umawiać, spotykać, przychodzić na spotkania. To jest piękne. Gorąco namawiam Włocławek, jest was tam dużo, fajna ekipa, żeby coś z tym zrobić, tak jak wam mówiłam, żeby coś stworzyć swojego, bo naprawdę jest was tam dużo i fajnie się dzieje. Ciechocinek to samo. Też dużo osób dzwoniło z tych miejscowości. Pozdrawiam was, kochani, jeszcze raz i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za współpracę, bo naprawdę nie działałam sama, pomagało mi wiele osób. Także dziękuję, dziękuję jeszcze raz. Mówiąc krótko, można powiedzieć, że byłaś tak twarzą, ale za tobą stała cała armia, która cię wspierała. Oczywiście i już ludzi informowałam, że lada moment zaczynamy dopiero na ostro, tak? Przed jak to się mówi, wiosną, więc no teraz już pójdzie dużo szybciej. W moim mniemaniu pójdzie błyskawicznie już. Z takimi ludźmi, których ja spotkałam i uwierzcie mi, telefony były 24 na dobę, ale nie było żadnego telefonu jakiegoś głuchego, głupiego, srolowskiego w naszym języku, tylko to były same telefony wspaniałych ludzi, którzy chcieli pomóc. Z góry przepraszam kogoś, jeśli nie zdołałam oddzwonić albo nie odpisałam, po prostu tych telefonów było tak dużo, że mogłam coś przeoczyć. Także przepraszam, jeśli przeoczyłam. Dziękuję ślicznie, życzę spokojnej nocy. Czołem, kamrat. Nawzajem, Sylwia, ukłony dla Wojtka. Dziękujemy tobie. Głos ma szefowa nasza. Ania. Dziękuję również. No. Dobranoc. Dobranoc. Jestem. Tak. Sylwia wzięła na siebie duży ciężar koordynowania aż dwóch dużych okręgów. Stali codziennie, słuchajcie, w różnych miejscach, ale ja teraz wzywam, żeby połączyć się z naszą koordynatorką, która miała trzy okręgi i też dała radę. Krystyna, zapraszam Krystynę, naszą koordynatorkę. No to czekamy na sygnał od Krystyny, koordynatorki naszej. Trzy okręgi? Trzy okręgi? Tak, trzy okręgi. Holender. I dała baba radę. No, słuchaj. O których to okręgach mówimy? O okręgu 30, 31 i 32. Jest. Halo, halo, dobry wieczór, witamy serdecznie. Halo? Tak. Z tej strony Arkadiusz Gołąb, okręg wyborczy, koordynator okręgu wyborczego 32. Ale poczekajcie, Arek. Tak. Poczekajcie, bo tutaj ja wyjaśnię tylko. Tak. Mamy połączenie z Arkadiuszem, który koordynował okręg 32. A koordynatorka z trzech okręgów wcześniejszych za chwileczkę do nas dołączy, jak Arkadiusz za raport. Dobrze? To jesteśmy z Arkadiuszem. Cześć, witaj, kamrat. Czołem. Witaj. Czuj duch. Czuj duch. Chciałbym podziękować ze swojej strony wszystkim kamratom, którzy zbierali i podpisywali się, przede wszystkim tym, którzy się podpisywali na tych listach przez kamratów, którzy właśnie te listy albo sami sobie drukowali, i no chodzili po rodzinie, po znajomych
I zbierali te podpisy. Nie była to praca łatwa, tak. aczkolwiek no, mamy duże grono kamratów i nie do wszystkich na pewno udało się dotrzeć. No niestety w naszym okręgu nie udało się zebrać tych 5000 głosów, ale to były nasze pierwsze po prostu starcia z wyborami i po prostu nabieramy doświadczenia, które na pewno zaprocentują w myślę, że niedalekiej przyszłości, bo niebawem, najbliższe takie... Niebawem. Bo zbliżają się przecież wybory samorządowe i wszystkie te doświadczenia, które teraz doświadczamy, tak. One na pewno zaprocentują. A wiem, bo zgłaszali się do mnie kamraci... No słuchaj, ty miałeś tak, miałeś wprawdzie jeden okręg, 32 Sosnowiecki, ale tam kupa tak. ludzi jest, bo tam jest tak, powiat Będziński, Zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec, tak? To jest Dokładnie. To są miejsca, gdzie jest największe zagęszczenie na kilometr kwadratowy, jak to mówią urbaniści. Dokładnie tak jak mówisz. Myśmy mieli takie dwa miejsca zbiórki. Pierwsze to było w sobotę, drugie takie to było wtorek i wszyscy kamraci, którzy drukowali sobie i zbierali te podpisy, po prostu mogli do nas dołączyć i przekazać mi jako koordynatorowi. Natomiast zdarzało się też tak, że no nie wszyscy w tych wyznaczonych o wyznaczonym miejscu i czasie mogli do nas dotrzeć. Tak. Wtedy po prostu sam wsiadałem w samochód, jeździłem z miasta do miasta i po prostu starałem się odebrać wszystkie te podpisy. Czyli byłeś taka lotna brygada. Dokładnie. No złapaliśmy dosyć dużo właśnie nowych kamratów, którzy no przy rozmowie okazywało się, że to są samotne wilki. Samotne nie wiem z jakich tam różnych z różnych powodów po prostu jeszcze na nas nie trafili. I no będę się kontaktował z tymi wszystkimi kamratami, mam do nich numer telefonu. Chcemy zorganizować takie spotkanie właśnie integracyjne, żeby się w dalszym ciągu kamracić i że tak powiem, no też przygotowywać się, bo niewątpliwie też jakieś błędy były popełnione, ale to wszystko idzie na plus, bo bierzemy doświadczenie i myślę, że w przyszłości to zaprocentuje. Arek, nawet by nie nazywał tego błędami. Bo błędy to są, wiesz, jak się coś wie i się robi źle. To jest błąd. To jest po prostu przecieranie szlaku. Tak, ale wiemy, tak. wiemy jak to na przykład zrobić poprawnie, znaczy no poprawnie, lepiej. Sprawniej. Lepiej w przyszłości. Sprawniej. Mhm. No, sprawniej, dokładnie. Super. Także będę wydzwaniał, mam te wszystkie numery telefonów, będę wydzwaniał i... Chcemy zorganizować takie ognisko, przy ognisku po prostu pogadać, podziękować i mamy też niespodziankę, ale o tym nie będę mówił. Arkadiusz, ja mam pytanie. Ty masz swoją rodzinę osobistą, że się tak wyrażę? Nie. Nie. A, czyli los był łaskawy dla nas, bo mogłeś sobie pozwolić na poświęcenie swojego czasu. Nikt cię z niego nie rozliczał. Super, no to kamrat. Dokładnie. To spadłeś nam jak przysłowiowy, jak to się mówi? Kartofel z ogniska. Podarunek, przysłowiowy podarunek. Kartofel z ogniska, gorący. Słuchaj. Ale chciałbym załatwić taką prywatę. Nie prywatę. Po prostu zdarzył mi się taki przypadek, że właśnie kamraci nie mogli przyjechać na miejsce zbiórki, żeby złożyć podpis. Mhm. I pojechałem do Dąbrowy Górniczej. Na pewno nas słuchają w tej chwili. Nie chcieli mnie z mieszkania wypuścić, dopóki nie przyrzeknę, że pozdrowię Marcina i Wojtka. Także mniejszym toczynie, pozdrawiam was. Dąbrowa Górnicza, przyjęliśmy pozdrowienia i jest nam bardzo z tego powodu miło i osobiście przekazujemy wam również pozdrowienia. Dziękujemy, kochani. To chyba wszystko na ten moment. Kamrat. No trzymaj. Do zobaczenia. No.
Do zobaczenia. Czołem. To jeżeli chodzi o ten okręg, to też sytuacja z życia wzięta. Zadzwoniło do mnie małżeństwo. Jeżeli mnie słuchacie, kamraci, to was serdecznie pozdrawiam. I zapytali, czy tu w tym Sosnowcu ktoś stoi, bo ogłoszenie było, że ktoś tam ma być. Tak. Więc skontaktowałam się natychmiast z Arkiem, właśnie koordynatorem regionalnym. I on mówi, słuchaj, no już nie, ale ja zaraz tam będę. Ja opisał, jak wygląda, słuchajcie, więc kontaktuję się z tymi ludźmi, którzy czekają już tam na Arka w Sosnowcu. Uwaga, odbieramy. Miejscu. Tak. O, już jesteśmy. Ale odebraliśmy telefon. Tak. Musieliśmy odebrać, dobrze, wiesz, bo to... To teraz mamy koordynatorkę Krystynę, tak, która swoją siłą, mocą kobiecą ogarnęła 3 okręgi. Krysia, masz głos. Halo, słuchamy. Jesteś z nami. Dobry wieczór kanalium, dobry wieczór wszystkim kamratom. Masz strasznie podobny głos. Witam was serdecznie. Mi się zdaje, czy dwie śląskie dziołchy się zeszły. Ale nas Anka zrobiła, mówi Krysia, zamiast Krysta. Dziewczyny, pogadajcie po swojemu, a my tak, chwilę a my rozmarzymy się tak. I posłuchamy sobie, co? Krysta, nie krępuj się, wal po śląsku, tu wszyscy będziemy zachwyceni. Krysta, ty ino, opowiedz kamratom, jaki szok mieli, jak do ciebie dzwonili, nie? I się opowiadali, że ta Krysta. Że ta Krystyna, no, ta szanowna pani, wszyscy, to jest nasz okręg. No. Dobry wieczór, czy ja rozmawiam z panią Krystyną? Tak. O, Krysta dzwoni, nie? Krysta, ojeju, jak się cieszymy, nie? Powiem wam tak. Halo, jesteś? Jestem. Tak, bo myśleliśmy, że przerwało. Śmiało. Coś przerwało. Nie, mów Krista, cały czas, Krysta. Mów Krystyna. Tak. I powiem wam tak. Chciałabym podziękować wszystkim kamratom. Naprawdę się sprawili na medal. Chciałabym podziękować kamratowi Zmysłowic, który przyjechał specjalnie do Katowic, jak żeśmy stali pod Teatrem Wyspiańskiego. Przyjechał nam z kawą w termosce. O kurczę. Przyjechał nam z herbatą w termosce. Ciastka przywiózł, wodę przywiózł. No, także była wszelka pomoc. Kopalnia Cośnica, kamrat przywiózł nam ciasto. No, także bardzo, bardzo była miła atmosfera. Powiem wam tak, dostałam dzisiaj list od kamrata. Razem z kartą, z podpisami, polecony i zacytuję wam tylko parę linijek. No. Jest mi, szanowna pani Krystyno, jest mi przykro i wstyd, że nie udało mi się zebrać więcej podpisów, więc ja mówię, kamracie, jaki wstyd, no. Niech każdy zebierze 10 jest nasz tysiące, jakby każdy zebrał 20 czy 30 podpisów, czy nawet te 10 czy 8, jest to kurczę sukces, tak? Tak. I teraz jest tu takie, jeszcze taki zacytuję z tego listu. Myślę, że to pierwsze przetarcie, ważne by poznać i dotrzeć do naszych ludzi i budzić kogo się tylko da. Wtedy będziemy rośli. I kiedyś się uda odzyskać Polskę i godne życie dla każdego, od śmieciarza po lekarza. Dziękuję wszystkim kamratom, dobrze. Wam za to. Dziękuję, co robicie. Tam, gdzie wy, tam jest prawda, normalność, Polska i polskość. Sercem jestem z wami, kocham patriotów. Wyrazami szacunku, zwykły, prosty człowiek. Kamrat Mariusz, dziękujemy ci, kamracie. Naprawdę, to są takie miłe chwile. No, powiem wam tak, gdyby jeszcze trzy dni, to sukces jest pewny, tak? Bo mnie jeszcze teraz niedawno listy przywieźli. No, super. No, także dziękuję też kamratom z Tysiąclecia, którzy mi zafundowali sok. Z pomarańczy, wyciśli specjalnie dla mnie. No
No, była moc. Pozdrawiam Deracha, który przyjechał do Chorzowa. Coś ty. Jak żeśmy wczoraj stali. Coś ty. Tomek był w Chorzowie, tak? Tak? Był, a jakże, a. Super, no. Super. Także dziękuję wszystkim kamratom za ich poświęcenie, za ich stanie na słońcu, za po prostu, no ja się trochę opaliłam, no, bo tak byłam niedopalona. No, mówisz, że nareszcie wyknęłaś trochę słońca, tak, na ulicy. O, wczoraj tak? Powiem, bo miałam taką sesję z takim napalonym pisowcem. O. Myślałam, że mnie zabije, nie? Ale się... Napalonym pisowcem. Opowiadaj, Krista, bo pobudziłaś naszą ciekawość. Czyli on był na palu. Tak, czytam, bo mieliśmy nagłośnienie przed kopalnią Sośnica. No. I czytam manifest, tym co czytałam w Warszawie, nie? Tak. No i czytam, i on nagle wysiadł z samochodu przed tą kopalnią. No widać, że to tam wyższa sfera. I widać, że zażarty jakiś wielki patriota, dziwny patriota, bo do mnie on był dziwnym patriotą. I podszedł do mnie i mnie po prostu za rękę mnie szatnął i mi powiedział tak: proszę mi oddać tą kartkę, co pani z niej czyta, ma pani to mówić z pamięci. I mnie szarty, ja mówię: człowieku, weź tą rękę od mojej ręki, bo wezmę policję, bo wezmę, mamy pełne prawo, jesteśmy pod prawem, jesteśmy prawnie zarejestrowaną partią i nie życzę sobie, żebyś ty mi dotykał mojej ręki. I on normalnie się cały zlał, potem siadł do samochodu. Jestem i poszedł. Jestem na żywo na audycji. I co, i on chciał, no. Czekaj. Wyrwać mi chciał tą kartkę, o. Tą ulotkę, co czytałam właśnie, ten manifest. A jakim samochodem przyjechał ten człowiek? No on tak jakby na teren kopalni szedł, bo tam nie ma nic, tam jest tylko... To może był sam dyrektor? Nie wiem, ale taki wypasiony świniak, taki, naprawdę. To był dyrektor. Stwierdziłam, że to jakiś hazard albo żydopodobny, nie? Słuchaj, to może był bardziej peowiec niż pisowiec. Nie wiem, nie pytałam się go, ale po prostu byli świadkowie, bo wystali kamraci, którzy przyjechali z listami, także widzieli to zdarzenie, no i tym. I to było, ale takie, tak było, spokojnie, to było takie jedno nieprzyjemne zdarzenie. Tak? Dużo, także... To było takie jedno nieprzyjemne zdarzenie, tak, z całej tej kampanii? Jedno takie. No to super. Powiem jeszcze tak, bardzo szkoliliśmy młodzież. No. Młodzież myśmy szkolili, bo podchodzili na przykład w Rudzie Śląskiej i tak: proszę panią, a kiedy będzie wojna? Nie wie pani, kiedy będzie wojna? Ja mówię: a on się tak śpieszy do wojny? Dobre. I oni co pan na to? Się tak śpieszy do wojny? Ja mówię: to nie jest PlayStation, że macie 3 albo 4 życia. No, pięknie. Nawet was tam nie będą ratować. I nasza Monika, jak do nich podeszła, ona jak się nakręci, to po prostu bardzo dziękuję, Monika, za to, co ty robisz. No, to byli trochę przerażeni, jak pokazałem im filmiki i wszystko, co napływa do nas całego świata. Także darliśmy ryja i tamte. Ale było kulturalnie. Kulturalnie no, darliśmy ryja. No. Krista. Kulturalnie Krista. Powiedz o tym, że rozdawaliście też materiały, bo to była świetna okazja. Tak jest, cały stół zapełniliśmy biuletynami, wszystkie 4 części, non-stop po wszystkich miastach: Ruda Śląska, Chorzów, Gliwice, Katowice, wszędzie w tych miejscach rozdawaliśmy biuletyny, rozdawaliśmy ulotki o złożach naturalnych. No. Mówiliśmy o tych całych uchwałach, co szykują, o wywłaszczaniu Polaków. Ludzie przerażeni, o czym my do nich mówimy. Więc myślę, to brali to wszystko, poczytamy i się zdecydujemy. I zaczną, mnie się wydaje, zaczną teraz czytać i dopiero będą nas szukać, tak? Bo oni powiedzieli: gdzie was znaleźć? My powiedzieliśmy: tu jest nasza strona internetowa, tam można wejść. Wszystkie nasze programy tam są, bo nas po prostu non-stop blokują, bo jesteśmy niewygodni dla tego całego systemu, tak? Tak. No i
O Jezus, ja już ochrypłam, nie? Krista, Krista. Ale i tak dajesz czadu dziewczyno, powiem ci. Dziewczyno, za tą edukację młodzieży, to jest, wiesz, mała pardubicka tak zwana edukowanie młodzieży, bo młodzież jest z reguły nieufna do nas, starszych, dlatego że taka jest biologia. Ale co ja się dowiedziałam od młodzieży, bo się pytali nas, bo myśmy wszyscy w koszulkach, tak. I się pytali, o widzimy, że macie znaki słowiańskie, a my mówimy, no, no właśnie, zobacz, tu są ręce Boga i tak tłumaczyłam te wszystkie znaki, a on świetnie. Mówi tak, wie pani co, chciałbym, żeby w szkołach uczyli nas o Słowianach. Piękne. Ja mówię, to powiedzcie nauczycielom. Tak. Wy jesteście, macie 15, 16 czy tam 17 lat, brońcie swoich idei i powiedzcie nauczycielom, że was nie interesuje to, co wam wciskają, bo taka jest retoryka, tylko to, co was interesuje, mają was uczyć, tak? No. I może się znajdzie taki nauczyciel, no. Co po prostu się tego podejmie. No. Krista, powiedz jeszcze raz, które miałaś okręgi, wymień te miasta, bo to bardziej wiesz... Miałam okręgi, tak, 20... zaraz, jakie ja miałam okręgi, bo już mi się... Krista miała 29, 30 i 31. Tak jest. Tak. Okręg Gliwice... Ale jest... Tak. Zbierałam też podpisy, na przykład mam tu listy z różnych okręgów, tak. Bo się zdarzali ludzie, co po prostu przejazdem byli, no. Przejazdem byli i też się wpisywali, tak? Świetnie. Super. No, świetnie. Tak. Świetnie. No. No to także... dziewczyno, co ci powiem? Dziękujemy i gratulujemy. Jak zwykle dałaś radę. Jak nigdy. No trzeba. Jak nigdy nie zawiodłaś. Nas zawiodłaś i nas nie zawiodłaś. Słuchaj, pozdrowienia dla wszystkich z twojego frontu i jeszcze słowo, co by twoja Anka do ciebie rzekła, po śląsku my uwielbiamy słuchać. Po śląsku Gotka by my chcieli posłuchać. Tak, dawaj. Ja, Krystus, ja dziękuję serdecznie tobie i wszystkim twoim ludziom. Słuchajcie, jeszcze Krista rozdawała ulotki przy okazji o złożach. Myślicie, że ona ino biuletyn? Ona wykorzystała wszystko, co miała. Wszystkie, nawet ustawy, co Duda teraz, wszystko. Po prostu ludzie stali, czytali, byli przerażeni, nie? Nawet im dałam do przeczytania, jacy my jesteśmy bogaci, że każdy przy urodzeniu, mówiłam im, że każdy przy urodzeniu powinien dostać dywidendy. Już akcje powinien mieć zapisane na swoim akcie urodzenia, a nas rozkradają. I patrzą na te liczby i są oszołomieni, nie? O kurde, no. Pięknie. No. Dziewczyno, ukłony dla szanownego, osobistego twojego hutnika. No. W takim razie. Czołem, dziękujemy. Dziękujemy, no czołem. Trzymajcie się. Duch, będziemy w kontakcie. Do zobaczenia. No. Po całych dniach mnie nie ma w domu. Ja przez 4 dni zjadłam 4 krumki chleba, nie? No. I te ciasto, co także... przyniósł kamrat, i tą kawę, i tę herbatę. I te kiełbasy śląskie. No, ale to podzieliłam śląskie. Na kamratów, nie? No. I dziękuję śląskiemu Grotowi też, no, że nas wspierali. I za nagłośnienie, które nam pożyczyli. No. Słuchaj, uważajcie, szanowni państwo. Nagłośnienie robi niesamowitą sprawę. Zbyszek w Warszawie też miał nagłośnienie. To jest szansa przebicia się. Krista, bywaj, czołem. Tak jest. Anka, no, masz bywajcie, głos. Ania, masz głos, odbieramy. Następny koordynator dzwoni. Tak? U nas na Śląsku jest nie tylko Wataha Kristy, są różne inne grupy, ale bardzo aktywny jest nasz Śląski Pro, tak? Tak. Także tam dziewczyny i chłopcy też robią świetną robotę. Dziękuję wam, Śląski Grocie. Byłam też w kontakcie. Ogłoszenia przecież były, że nie tylko Wataha, ale Śląski Grot, więc oni tak na zmianę. Słuchajcie, jednego dnia pod teatrem, czyli w centrum miasta, pod teatrem Wyspiańskiego, Krista atakowała, następnego w tym samym miejscu Grot atakował. I tak ci ludzie w tym centrum miasta ani dnia wytchnienia nie mieli, nie? No to dobrze. I to dobrze, i to o to chodzi. Dobrze. Odebraliśmy telefon, Aniu. Nie odebraliśmy, bo ktoś po prostu się rozłącza. A teraz? Halo? Ania? Ania?
Ania się też rozłączyła chyba. Halo, Aniu, nie słyszymy cię. Aneczko, nie słyszymy cię. Tak jakbyś wyciszyła sobie mikrofon. Oj, brakuje mi cierpliwości. Nie, niech ci nie brakuje, bo może jakiś gdzieś jest błąd. Dobry wieczór. Nie, nie jest błąd. Tak? Po prostu. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. Kto z nami jest, bo nie rozpoznajemy. Piotr KPW. A, Piotr, serwus. Trzeba było, ja wiem, ty słyszałeś zajętość, ale trzeba poczekać, byśmy odebrali je. Słuchaj, nie, super. Bo był sygnał jeszcze, spokojnie, ogarnęliśmy to, dodzwoniłem się. Dobra. No, ale Ani problemy nie z telefonem. Ani tak, ale Ania się nie zgłaszała, Danusia nie zgłaszało się, także przeskakujemy. No, jeszcze nie ogarniam dwóch rzeczy na raz, ale dobra, dodzwoniłem. Piotr, to dobra, przedstaw się w takim razie. Aniu, jeżeli jesteś z nami, to czekamy na twoje połączenie, dołączymy je tak, oczywiście. Piotr, masz głos. Zapowiadaj. Witam wszystkich wieczorową porą. Ja zacznę od tego. Tereska, dziękujemy ci bardzo. Nie choruj. Masz wydobrzeć. Czwarte spotkanie. Widzimy cię na spotkaniu. To jest nasza kamratka, niepozorna starsza pani, która po prostu pobiła rekordy dla nas wszystkie. To który to okręg? Piotr, przedstaw się. A, przepraszam. Tak. Piotr KPW Wołomin. Czyli zbierałeś na który numer okręgu, na jaki? Lista numer 20 i również 19 jako Warszawa. Tak, czyli dwa okręgi. Dwa okręgi, tak jest. Zabezpieczałeś. Ja tutaj powiem, 19 to jest sama Warszawa, a 20 to jest tak zwana obroża wokół tak Warszawy. Tak jest, obwarzonek. To spora ilość miejscowości. Słuchamy cię, Piotr, dawaj. Ja zacznę od podziękowań. Wszystkim moim kamratom z KPW chciałem podziękować. Teresce w szczególności, nie wiem, będzie jakieś podium, będziesz musiała na spotkaniu siedzieć na górze i inaczej się nie wyobrażam. Dziękuję tatkowi, który udostępnił swój punkt na stacjonarne zbieranie podpisów. Fajerwerki u tatka. Widzieliśmy banery tak, u niego na tym, na płocie. Tak jest. Super. Się śmieję, że po zbieraniu podpisów będzie miał kontrolę ze skarbowego, także czeka. Dlaczego? A ty wiesz, Piotr, ty wiesz, że w skarbowym urzędzie są też nasze kamratki? Naprawdę? Kto nam to opowiada? Tak, opowiadał, ale mieliśmy nie zdradzać. A dobra, to we wszystkich urzędach. Niech szukają, dobra. Lecimy dalej, bo tam jeszcze kolejka czeka. Dawaj. Słuchajcie, dziękuję też wszystkim, którzy przyjechali z całego Obwarzanka, bo to niby to jest okręg Warszawy naokoło Warszawy, ale przebić się po przekątnej przez Warszawę lub jechać naokoło to jest jakaś katastrofa. To sporo kilometrów jest, oczywiście. Stolica europejska, aha, Europa leży tam, gdzie my, tak, która nie ma swojej obwodnicy, gdzie nie można przejechać przez miasto, ale ludzie przyjeżdżali z drugiej strony Warszawy. Dziękuję Piasteczniu, Grodzisku, Bemowo, Tarchomin, Bielany. A więc ci państwo, którzy nie znacie dobrze tych terenów, że to czasami jest wyprawa półtora godzinna, żeby się przebić. Jak nie dłużej. No to mówię, półtorej godziny, dołożyć pół, jestem na Grunwaldzie. Tak a to tylko trzeba przez Warszawę przejechać. No. No i oczywiście kamraci przyjeżdżali, przywozili również ciasta. I incydent mieliśmy podobny, tak jak i Krista. Przyszło trzech młodych ludzi wieczorową porą. Ja przypuszczam, że przyszli do tak zwanej beki, bo oglądali biuletyn, popatrzyli, zobaczyli twoje zdjęcie, Wojtku, i mówią, o, to on już wyszedł, niby, że nic nie wiedzieli, o co chodzi, czyli tak, byli zorientowani. No i tam, a ja się ich pytam, tak, no widzę, że się orientujecie. No to oni nie wiedzą, że się muszą zastanowić, czy mówię, na czym się zastanawiacie, czy się podpisać, mówię. Chcecie iść na wojnę, no się zatrzymali, ale przyszli z uśmieszkami. Aha, ja mówię, aha, wojna, i mówię ten sam tekst od Krista, wojna to nie PlayStation, to nie komputer. Tak. Mówię, jak wy pójdziecie, to pójdziecie na pierwszą linię. My jesteśmy starsi, my to pewnie do garów najpierw gotować, a potem... Albo do kopania dołów. Tak. Albo do pilnowania was, żebyście nie spieprzali z frontu. Tak. Mówię, jak nie zginiecie, to w najlepszym wypadku wrócicie, mówię, albo ranni fizycznie, albo ranni psychicznie, mówię. Bo na to nie obrazki w telewizorze. Słuchajcie, chłopakom miny z...
Halo? Halo? Już Piotr, przerwało na chwilę, bo dołączyłem Anię, bo no, tak, Ania już. No opowiadaj, bo to są bardzo dobre opowieści, to są opowieści z pierwszej linii frontu. Chłopakom tak. miny zjechały chłopakom na dół, jak zaczęli sobie uzmysławiać, to ja do nich mówię i że nie mówię jakiejś fikcji literackiej. Tak. W ten sposób. Powiedzieli, że przyjdą się zastanowią, dostali biuletyny, dostali nasze czasopismo i poszli, no ale niestety chyba się nie zjawili później. Natomiast myślę, że nieźle w głowach troszkę im się pomieszało. I tak czytając ze zrozumieniem, czego tak. uczą w szkole, to może coś w tych głowach zostanie. Także podziękowałem moim kamratom wszystkim, i tym, co zbierali pod urzędem, i tym, co zbierali u Tawka, i tym, co latali, jak ja to mówię, jak luzaki po całej wsi i okolicach. Podziękowałem wszystkim gratom z okolic, którzy do nas derli przyjechali. Dziękuję naszej kamratce z Halinowa, spod Halinowa. Kamratka mówi, że ma problemy z poruszaniem, nie może przyjechać. Ja się wybierałem do niej dzisiaj rano, żeby pojechać do niej, zabrać głos, a ona, odebrać od niej głos, a ona mówi, że ja już się wybrałem, jestem na rondzie wiatraczna i się już podpisałam. Także ludzie starsi, którzy nawet mają problemy z poruszaniem, mają środków transportu, chcieli to móc, jak to mówi powiedzenie. Tak jest. No, świetny patent pod urzędem miasta. Tak. Zbieranie podpisów. Super. Wojtek, i mówię, głównie dziękuję ludziom. Jest, jak to się mówi, moc. I za krótko i zakończę tym, co tutaj jest taki jeden mem z tobą, Wojtek, że rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda trzeba poczekać. Mhm. Więc rzeczy niemożliwe to było zbieranie podpisów, tak. A teraz uważajcie. Będzie drugiej tury wyborów, bo zbierzemy te podpisy i wejdziemy do Sejmu. Będzie zjednoczenie PO z PiS-em i ludzie się kurwa obudzą i to będzie cud. Słuchaj, powiem ci tak. Już to mówię, ale to powtórzę. Gdybyśmy mieli jeszcze jakiś czas, 10 dni, 2 tygodnie, to progresja była nieunikniona. Bo to sam wiesz, byłeś... Ze strachu, że będziemy mieli ten czas w drugiej turze, czy w powtórzonych wyborach, oni się zjednoczą i w końcu ludzie przejrzą na oczy, że to nie jest to dwie partie, tylko że to jest jedna partia. Tak, to są... To by było ciekawe doświadczenie. To jest to, co powiedziałeś, to jest, wiesz, trzeba cały czas o tym mówić, bo widać po głosowaniu w Sejmie, że nie ma między nimi właściwie żadnej różnicy, tylko... Buldogi pod dywanem gryzą się, rozumiesz, między sobą o kości, tak? O wyżerkę, o zastawę z pańskiego stołu. Mhm. Natomiast... I jeszcze powiem tak jak tutaj chyba Arek jeszcze mówił, też mamy w planach zrobić spotkanie kamratów, którzy tutaj aktywnie przyjeżdżali, przywozili podpisy. Jutro mamy spotkanie, omówimy, postaramy się, żeby to było jeszcze we wrześniu, póki pogoda jest fajna, także można było posiedzieć troszeczkę. Świetnie. Podziękowanie za waszą aktywność. Świetnie. Wszyscy, którzy nie znaliśmy, a już znamy. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy. Czuj duch. Nie traćmy nadziei. Będzie dobrze. Czuj duch. Słuchaj, pozdrów swój wspaniały samochód. Jak mijaliśmy się dzisiaj, to stwierdziliśmy, że masz świetny wóz i na tej pace to się może działo bezodrzutowe zmieścić, albo wszystko. Baner reklamowy. Super, naprawdę. Baner będzie jeździł. Dobre. Dobre. Na razie jest naklejka niepozorna, ale tam się zmieści dużo więcej rzeczy. Dobra. To co, słuchaj, to dla KPW serdeczności i się widzimy. Bywaj, Piotr. Bywaj. Czołem. Bywajcie. Cześć. Czołem. Szefowa jest na foni? Jest. Jestem. Jest. Słuchajcie, bo jeszcze mamy kilku koordynatorów. Dawaj. Kilku już po 12 godzinach codziennej pracy. Poszło spać. Po prostu. Że tak. To, oczywiście... to się zadzwonimy jutro. Jeszcze jutro zadzwonimy. Zrobimy jutro. Tak jest. Bo słuchajcie, ja rozumiem tych moich ludzi. Tak. Niech odpoczywają, tak prawda? Teraz trzeba zebrać siły, czy teraz trzeba zrobić analizę tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i komisje wyborcze obsadzać naszymi ludźmi. Oczywiście, tak. Naszymi ludźmi. Już się za to ludzie biorą. Bo podczas zbierania podpisów ze sobą kamraci rozmawiali, już się pozgłaszali, już na miejscu sobie to załatwiali. Nic z góry im nie trzeba mówić. Kurde, to jest genialne, Anka. To jest genialne. Tak. To jest genialne, bo na samym dole ludzie się organizują, tak?
i działają bez popychania palcem, tylko sami wiedzą, co robić. Aniu, dzwoni do nas telefon, jakiś kamrat koordynator. Odbierzcie Marcin. I zapytajcie, bo nie widzę kto. No właśnie, bo ja mówię, żeby nie dzwonili kamraci i za wcześnie nie koordynatorzy. Ale nie Marcin, no. Ale nie drążmy tematu, tak, Marcin, no. Odbieraj. Odebrał. Tego wszystkiego, co się wydarzyło. Kogo mamy? Halo? Już się za to ludzie biorą. Halo? Halo? Wyłącz komputer. Odsłuch. Wyłącz komputer. A już, przepraszam, bo ja właśnie mam dwa aparaty słuchowe i mam, że bardzo przepraszam. Czołem, kamraci, czołem. 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 Przedstaw się, kochana. Powiedz, jakiego okręgu jesteś, kochana. I Iwona Wrocław, okręg 3. Cześć, Iwona. Dzień dobry. Witaj. Dobry wieczór. Słuchajcie, przydałoby mi się trochę energii od Krysty. Wiecie, no kurde, przydałoby mi się. No, słuchajcie, no jesteśmy rozbitkami Stowarzyszenia Grunwald. 5 osób. Tak, 5 osób. W piątek żeśmy się spotkali i żeśmy debatowali, jak to zrobić, tak. Wieczorem jeszcze szybko, żeby to elegancko w stół przesła kupić, bo chciałam podziękować wszystko Basi, która po prostu zdalnie już w soboty jechała do Niemiec. A tu trzeba było szybko to zorganizować, tak. I teraz co? Podziękować kamradce Iwonie, Bronkowi, mojemu synowi, który mi pomógł też bardzo, bo w 5-osobowej 3 osoby zostały, żeby to wszystko pokierować. I wszystkim kamradom, którzy po prostu przynosili, też szukali listy gotowe, podpisywali się, dużo było młodych zainteresowanych. I jeden młody człowiek to po prostu ten powiedział, że zna pana Olsztańskiego i zaraz się podpisywał. Ja podchodziłam do ludzi siedzących przed pasażem i też małżeństwo siedziało. Podeszłam, dałam im to zaraz przeczytali te ulotki, tak. Ulotki i przyszedł i podpisał się. No żona nie mogła, nie wiem. Iwona, powiem ci tak, w moim takim wyobraźni Wrocław to jest w tej chwili jeden z najtrudniejszych miejsc w Polsce. No bo wiesz, z tych opowieści Wrocław jest strasznie naszpikowany Ukraińcami. Mm-hmm. Mieliście jakieś bliskie spotkania trzeciego stopnia, że się tak wyrażę? Nie. Właśnie, że nie, no chyba ktoś czuwał nad nami, nie wiem, no. Bo nawet powiem, może to jest mało ważne, ale żeśmy wydrukowali te informacje, punkt zbierania podpisów wyborczych, nie na tym, żeśmy te zostawiliśmy to, nie, przerwą od 14 do 17, nikt tego nie zerwał, na drugi dzień, no dobrze, zostawimy, no całą noc było, wracamy na drugi dzień. Od rana, a tu proste, jest baner, znaczy się jest informacja zbierania podpisów. No, ja przepraszam, że ja tak troszeczkę chaotycznie, ja się bardzo denerwuję, ja jestem cichą osobą, ja pierwszy raz po prostu w głęboką wodę wpadłam. A, cholera dziewczyna. Iwona. Tak, no, słuchajcie, bo ja się trzęsę, kurde, no, bo, ale nie, kochani, no. Słuchajcie, naprawdę wszystkim kamratom, co jeszcze tu, dzisiaj dostałam kurierem od kamrata Piotra. Kamratka druga dzwoniła, nie miała jak, ileś tam podpisów ma zebranych, nie miała ten, bo wszystko starsze osoby nie są takie, ten, a Wasia z Niemiec mi tego dzwoniła, mówi wcześniej, przed wyjazdem jeszcze, idziemy do ksero na Grunwald, nie taki ksero Grunwald jest na ten. I tego,
tam okazuje się, że trzeba puścić mailem. Ja mówię, ja nie wiem, ja nie umiem maila, jestem tak technicznie, no i ten, więc ona ten swoją zaufaną osobę też zaangażowała, to wysłali maile na drugi dzień, po tekstera to wszystko i naprawdę, że nie, ale ludzie fantastyczni, z daleka już tego uśmiech, machanie, nasi, nie? No i co? Cieszymy się, no bardzo jesteśmy zadowoleni, może nie dużo, ale nie, dużo, na to co Wrocław to dużo, tym bardziej, że był krótki czas, bardzo. I wreszcie, tak, i wreszcie Wrocław nie śpi. Nie, i że, no, że nikt nie będzie mówił, że nic się nie dzieje. I zaczynamy właśnie tej, szukali ludzie, mówią, no kurde, chcą się skamracić. No i będziemy dalej działać, walczyć, nie, co się nie robi dla miłości dla Polski, tak? Miłości dla Polski, no. Iwona, no. Nie mamy wyjścia. No. Robimy to dla siebie. Wszyscy zrobiliście piękną pracę, po kolei, każdy włożył energię, to jest... Słuchaj... Nie da się tego przecenić, nie da się tego przeliczyć też. Nie da się tego przecenić, tym bardziej, że będę cały czas to powtarzał. W tak krótkiej kampanii... przepraszam, nie przemawia przeze mnie megalomaństwo. Wasze działanie można spokojnie, i tutaj myślę Anka potwierdzi, traktować jako sukces organizacyjny. Tak, mi się tak wydaje. Ale jeszcze dzisiaj kamratka Basia dzwoni do mnie i mówi, że ten Konfederacja złożyła już podpisy. Słuchajcie, no jakie podpisy? Było, w jeden dzień byliśmy, spotkaliśmy dwie osoby, podeszły w piątek, a kurde ten, a w poniedziałek to było. Oni postali sobie godziny, nikt za mnie nie podszedł, kurde, a oni złożyli podpisy, no kurde, no jakim cudem, normalnie takiego kurwa dostałam, wiecie, z tego, że... No, coś okropnego, no, jakim cudem, no. No cudem. I po prostu cudem. To... Cudem. No i po prostu jak można podejść do tego, żeby nieuczciwie żeby uczciwie walczyć, tak? A my uczciwie zbieramy podpisy te, a oni co? Nie stoją, mają podpisy? Skąd? No, także nie dziwię się Wojtuś, że ty masz kurwa, bo ja dzisiaj nawet o to do tego takiego miałam. A zapytałem się ciebie, Iwona, a widziałaś, żeby podpisy zbierało PO albo jakieś inne coś? Jakieś Hołownia albo coś? No nie, no faktycznie. Prawda? Nie, raz na młynach na tak. Ten to widziałam, że tam ktoś, ale to było raz, chwilę i no. W niedzielę, taka tam, ogromna partia, koalicja obywatelska. A taka jest w ogóle? Jest. I nie widziałem, słuchaj, jechaliśmy samochodem, byliśmy w Kielcach, byliśmy w jeszcze innym mieście, naprawdę, Osadowski, wiecie jaki jest, precyzyjny, od razu się rozglądał, mówi, no nie widzimy, żeby potężne partie zbierały podpisów, nie widzimy, a chcieliśmy znaleźć. Na przykład, czy ktoś widział Hołownię zbierającego podpisy? No właśnie tutaj Sarenka napisała, że u nas Hołownia zbierał. Aha. Ale podpisy czy kiepy z przystanka? No ale dobrze, Sarenka, ale widziałaś inne ugrupowania, żeby zbierały podpisy? No bo to wiesz, to potężna ilość podpisów. Bo się może okazać, że dostarczali na okręg trzy razy tyle, co trzeba było dostarczyć, czyli 15 tysięcy. Głosów. Tak. No. Kurde, nie. No ale jak można ten po prostu nie grać uczciwie, po męsku, tak, żeby ten, no jak można, no. Iwona, nie, jak mi się to wpadło. Uwierz mi, że dla nich to nie problem. No, tak. Dziewczyno, tak. Mordują ludzi w białych rękawiczkach i kurde ten, no i... Nie, to się normalnie... Iwona, cieszmy się, nie narzekajmy. Mogło być gorzej. Pozdrawiamy cię serdecznie. Podziękowania dla wrocławianów wszystkich. I najważniejsza rzecz. Soczewkujcie się. Co daj Boże, do zobaczenia.
A jeszcze tylko, jeszcze kamerat Krzysiu, bo dzisiaj mi dostarczył samochodem, bo jeszcze o nim bym zapomniała. Ale tak, bardzo dziękuję wam, kamraci, wszystkich was kocham i do przodu, tak? I my do też, przodu. I my też. I my no. Była no. Iwona. Czołem, kamraci, czołem. Czuj duch. Czuj duch. Szefowa, jesteś. Tak, to czy, też, czy to jeszcze, też jest czy jeszcze jest ktoś, jakiś koordynator, tak, czy przykładowy? Jest, tak, chociaż to będzie jest, chyba już jest, ostatni czeka. Dzisiaj, co, Aniu, bo to robi północ tak, już. Czeka na sygnał, czeka tak. Na sygnał koordynator częstochowski, tak, a ja chciałam tylko jeszcze o okręgu wrocławskim wiedzieć. No. Chciałam powiedzieć, że tam też odbieramy? Była taka sytuacja. Tak. Halo? O, i już jesteśmy razem. Halo? Tak. Jesteśmy z Danusią. Danusiu, poczekaj, ja tylko skończę myśl. Cześć, Danusiu, bo sytuacja była taka, że we Wrocławiu i tam z okolic ludzie dzwonili i właśnie szukali kontaktu, także to też jest taka wartość dodana do naszej akcji zbierania podpisów. Tak. Wspaniała wartość, tak? A teraz jest Danusia z Okręgu Częstochowskiego. Czołem, numer 28, no, dobry wieczór, Danusiu. Cześć, Danka. No, dobry wieczór, czołem. Marcin Wojtek, no Ania oczywiście, no ja z duchowej stolicy Polski, tak żeście powiedzieli. To znaczy my tutaj w Częstochowie działaliśmy razem z Grotem z Częstochowa, któremu chciałam bardzo podziękować, my Agnieszce, Marianowi i tak samo pani Marysia też nam pomagała. Także tutaj jest to bardzo ważne, no bo byliśmy razem, prawda? Mhm. Żeby tu nie byli pominięci. No cóż, Częstochowa jak to Częstochowa. No ja myślałam, że będzie gorzej, ale okazało się, że no, nie było tak, że no nie, to jest poważna sprawa, no, bo słuchaj, byliśmy... Ale ładnie to powiedziałaś. Myślałam, że będzie gorzej. No tak. No ładnie to powiedziałaś. Lepiej nie można było. No. Ale no powiem tak, było bardzo, to znaczy jestem zaskoczona nawet, dlatego że dużo młodych ludzi się odezwało, dużo młodych ludzi przychodziło. Przychodzili ludzie, którzy naprawdę nie mieli jeszcze 18 lat, 17, 16, chcieli podpisywać. No. Bo wiedzieli o co chodzi, to znaczy, no może się nie wszyscy przyznawali, ale wiedzieli, ja uważam, że słuchali po prostu was. I no i wiedzieli, co jest grane. W każdym bądź razie są na przykład ludzie młodzi o 16 lat, którzy, no wzięliśmy też numery telefonów, bo chodziło na przykład o NZHP, brawo, żeby brawo, się dopisywali, super, prawda? Dobrze, że to żeby tutaj działali. No myśmy tutaj, my się bijemy w piersi, ja się biję. Piersi, że tak. Powinniśmy mieć komunikację i pchnąć do wszystkich koordynatorów reklamę NZHP. Tak. Tym bardziej, że trochę jej mamy. Ale wiesz, wszystkiego się... To, no brawo za refleks, brawo za refleks. Ale dlaczego? Dlatego, że mi się wydaje, że ci młodzi, bo to fajne buzie, fajni chłopcy, nie poubierani tam dziwnie, czy tam z jakimiś, nie wiem, lokami, czy czymś. Tak, tak. Także to są chłopcy bardzo, no mnie szkoda, bo oni chyba nie mają się gdzie znaleźć. No trzeba, jak to powiedzieć, no trzeba im znaleźć jakieś miejsce. Ja mówiłam o tych koniach, o strzelaniu, tutaj, bo Jarek mówił z ciężarówki i jego córki, no tutaj, no nie wiem, czy powinnam powiedzieć, czy nie, no też biorą udział w strzelaniu i tak dalej, także no coś takiego też proponowałam, więc no to się zadowoleni z tego, nie? No coś trzeba zrobić naprawdę, bo szkoda tych ludzi. Dużo ludzi odzywało się właśnie młodych, nawet nie wiem, to były jakieś szkółki wojskowe chyba nawet. Klasy wojskowe. Jak? Klasy wojskowe? Klasy wojskowe, no, tak, może, tak, no. Może szkoła, tak. Mhm. Także to jest bardzo ważne naprawdę, bo tutaj w Częstochowie było tych trochę młodych ludzi, co mówię, nie zaskoczyło. No poza tym cóż, no trzeba tutaj podziękować naszemu Pawłowi, no bo rzeczywiście no spinał się bardzo. Ali, Marianowi, Krysi, no nawet Januszowi, który na wózku co był
tym, na Grunwaldzie, no tam z sobą rozmawiał. Tak, pamiętam. Pamiętasz go tam taki. On nas tutaj tak duchowo wspierał, chciał też na tym wózku tam zbierać te podpisy, no ale przez to nierealne było, żeby coś takiego, prawda? No. Żeby go męczyć. No, nie, oczywiście. Tak. Dobra. A w którym miejscu zbieraliście w Częstochowie? To znaczy, my zbieraliśmy na kwadratach, to się nazywa na kwadratach, to jest w Śródmieście. Tutaj było chyba najlepiej, bo dzisiaj byliśmy pod PKP, tam no, myśleliśmy, że tych ludzi trochę będzie przechodziło, no troszkę było tam mniej powiedzmy, ale mogę powiedzieć jedną sprawę, bo tutaj właśnie ta stolica duchowa i taki mały Watykan u nas jest, nie? Byliśmy w niedzielę, no bo to były pielgrzymki, nie, jak to tam, no ci rolnicy przyjechali. Do Rzymki. I myśleliśmy, że tam trochę zbierzemy tych podpisów, no bo trochę ludzi jest. To się okazało. Stanęliśmy w miejscu, gdzie były tam kawiarenki, no nic nie powinno się stać, ale widziano nas na kamerach. I przyszedł pan z administracji, no i policjanci, nie? Tak. No, czy mamy tam po prostu zezwolenie i tak dalej. No oczywiście żeśmy nic nie mieli, no bo to partia zarejestrowana i tak dalej, te tłumaczenia. No okazało się, że policjanci powiedzieli, że no nas już znają, nie? Bo już tam byliśmy. Tak. Już znają. Chodziło o te osoby 6, które były aresztowane, nie? No przypomniał nam. Ale bardzo fajni ludzie, to znaczy chodzi mi o tych policjantów, no tam żeśmy trochę rozmawiali. Ale nie zostaliście poproszeni, żebyście odeszli z tego miejsca, że... Opuścili, tak. Żebyśmy opuścili. Ale byliście poproszeni o to, czy nie byliście? No, znaczy byliśmy poproszeni, żeby po prostu stamtąd odejść, dlatego że to jest no, miejsce powiedzmy Jasnej Góry. W tym sensie, że agitacja nawet wyborcza nie jest tam dopuszczalna, tak? Nie jest tam tak, bo to jest taki chyba, teren no właśnie. Chyba, że Truchacze Narodowi tam pójdą albo Bączkiewicz, to wtedy... Tak. PiS może, bo później widzieliśmy na przykład, że wychodziły stamtąd osoby z tymi serduszkami, no więc nie wiem, no... Nie, serduszka to są kałowcy. Tak. Kałowcy. Ale no nie wiem, czy tacy religijni sami tam byli, czy po prostu, no nie wiem, w każdym razie coś takiego. Danusiu, nie pierwszy raz w Jasnej Góry kamratów przeganiali, prawda? Nie pierwszy raz. Anka, powiem ci i pewnie nie ostatni. Tak, dlatego mówię, no to powiedział, że nas widzieli na kamerach, a mieliśmy flagę, a jeszcze flaga była, także to dobrze, byliśmy widoczni. No, dziewczyno, było tak niefajne. No. Pozdrawiamy wszystkich z Częstochowy, i Grota, i Front, i dziękujemy ci. Zostajemy w kontakcie, bo wiesz, wybory się nie skończyły, jak już słyszałaś. No. Wchodzimy do komisji. Wy wchodzicie do komisji. Także... Coś tam robimy, będziemy robić. Tylko tak jak powiedziałam, nie jest szkoda tych młodych ludzi, bo naprawdę... No przychodzili, byli, pytali, no nie mogli podpisywać oczywiście, ale było ich trochę, także ale tutaj... wychowujecie już ich za chwilę będą coś mogli trzeba podpisywać. Zrobić. Dobrze dziewczyny. No mieliśmy też, no ale tutaj nie będę mówiła może, bo tam te gumowe uszy tam gdzieś pewno są, ale no mieliśmy taką mały incydent też z młodymi Ukraińcami, dziećmi chyba to nawet można powiedzieć, ale mówię, nie będę tutaj się rozwijać, bo nie lepiej. Ale jeszcze tylko jedno. Chciałam podziękować Zbyszkowi, który przyjechał ze Szkocji, wrócił do Polski. Poznaliśmy się na Grunwaldzie i w tej chwili z nami zbierał podpisy i bardzo mu dziękujemy, bo rzeczywiście chłopak po prostu razem z nami tam wszedł pod rękę. No, nie wiem, czy wszystkim podziękowałam, a jak nie, no to dziękuję. Wierzymy, że udało się, a kto nie został przez ciebie wymieniony, a wie, że go sprawa do na pewno. No, ale naprawdę, bardzo fajnie było. A jeszcze Gabrysiowi za kawę, bo też nam tam kawę dobrą zrobił. No i chciałabym, żeby jeszcze zrobił, dobra była. Dobre.
Dziewczyno, no, wszystkiego dobrego, dobranoc, dziękujemy. Czołem. Czołem, dziękujemy, dobrego wieczoru. Ania ma głos. Ania no i zostaje z nami pani koordynator krajowa, Ania Miarka. Aniu, zostaje ci ta niezwykle istotna rola, czy też zadanie, istotne zadanie, podsumowanie dzisiejszego naszego spotkania. Aniu, jacy jeszcze nam zostali koordynatorzy, których poprosimy o relację w dniu jutrzejszym? Dobrze, już mówię. Część koordynatorów już odpoczywa, udała się na zasłużony odpoczynek. I musimy, jeżeli wyrazicie zgodę, to połączymy się jutro z pozostałymi koordynatorami. Bo każdy okręg ma swoją specyfikę i każdy ma inną historię. Zwróćcie uwagę, jedni stoją w miejscach publicznych, inni wręcz pod urzędem, bo w ten sposób się uwiarygadniają, tak? Są widoczni, tak? Inni robią w ten sposób, że chodzą, zbierają. Inni właśnie mają jakieś stanowisko i ogłaszają się, że w tym miejscu zbierają listy z podpisami, więc liczymy na to, że kamraci wykażą inicjatywę, tak? Pozbierają 1, 2, 3 głosy. Ja mogę opowiedzieć historię o jednej pani, która dzisiaj do mnie zadzwoniła i pytała dokładnie, gdzie jest stanowisko do odbioru, bo ona chce dojechać i ona 30 kilometrów, starsza pani, jechała komunikacją miejską, pociągiem, potem tramwajem, żeby dostarczyć listę, gdzie były 3 podpisy. No i super. Więc wiecie, no to słuchaj, serce rośnie. Szacunek dla tych 3 podpisów, dla tych 3 ludzi, którzy... No nie do przecenienia. Nie do przecenienia. Tak samo chciałem przypomnieć kamrata naszego, który mieszka w bardzo rozciągniętej wsi, i zbierając podpisy w swojej wsi, w swojej jednej wsi, obliczył, że przejechał około 60 kilometrów. Tak, w jednej wsi. Pozdrawiamy go serdecznie, poprosił, żeby nie wymieniać jego imienia, szanujemy to. W każdym razie zebrał bardzo dużo podpisów procentowo w stosunku do mieszkańców wsi. Więcej niż mieszkańców wsi. No bo był też poza, tak? A teraz Ania, jeszcze chcieliśmy siebie zapytać. Tak. Twój język jeszcze funkcjonuje? Czy z przyzwyczajenia? Moje dzieci się cieszą bardzo, bo matka nie może gadać, także dzieci są zadowolone. Chcieliśmy dzieciom powiedzieć, że zdolność regeneracji u szanownej koordynatorki krajowej jest szybsza, niż oni sobie to potrafią wyobrazić. Tak. Ja już na jutro będę gotowa, tak ale jest. Jeszcze taki przypomniało mi się na sam koniec, kamratki i kamraci, opowiem wam o takiej naprawdę zdolności naszego jednego z kamratów, który się uwziął i powiedział, że on uzbiera. Całą listę, ale uzbiera. Jeżeli mnie słuchasz, kamrat, to pozdrawiam cię serdecznie. No. Sprawdził sobie skrzynkę swoją kontaktu w telefonie i tak określił, kto za PiS-em, kto za PO. I do tych, którzy są PiS-owcami, chodził i mówił tak, słuchajcie, tutaj trzeba się podpisać na liście partii, która chce tego Ryżego w powietrze wysadzić. Rozumiecie? A, Ryżego w powietrze, to tak, wpisujemy się. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie to ujął, tak, poetycko, kulturalnie, słuchaj, tak. Do każdego trzeba trafić, w jego charyzmat. Tak. Dla każdego coś miłego. Tym bardziej, że jest to prawda, tym bardziej, że jest to prawda. Ale słuchajcie, bo to jeszcze nie koniec, przecież poszedł potem do tych drugich, którzy są platformersami i mówił tak, słuchajcie. Halo? Jest, słyszymy cię, dawaj. Poszedł do tych platformersów i mówi tak, słuchajcie, my mamy partię, która chce wysadzić ich po prostu, przecież to żyć nie idzie w tym kraju. I oni mu się podpisywali, rozumiecie? I też prawda. Słuchajcie, i też prawda, trzeba wysadzić z siodła. Pamiętasz, Wojtek, jak kiedyś rozmawialiśmy,
Raz my, raz wy. Raz my, tak, raz wy. Tak. To już nawet dzieci o tym wiedzą, prawda? Pięknie i cieszę się bardzo, że dzieci to wiedzą. Mam nadzieję, że o tym nie zapomną. Tak, wiesz? Dokładnie. Mam dziękuję nadzieję. Wam za wszystko. Ja dziękuję to koordynatorom za ciężką robotę ludziom w regionach, w okręgach. Serdeczne dzięki. Jutro posłuchamy dalszych tak historii jest. Z życia wziętych od naszych koordynatorów. Dobrze? A teraz już jest bardzo późno. Bardzo tak, dziękujemy bardzo za też za twoją aktywność, za ten wybitny, wyjątkowy czas, który poświęciłaś. A my musimy, no. A my musimy to, co wczoraj mówiliśmy z Marcinem, a my musimy z koordynatorami się spotkać wszystkimi, ponieważ ich praca nie może teraz pójść w gwizdek. Będą wybory, będą komisje i mamy ten przywilej, że jesteśmy partią zarejestrowaną i mamy prawo jako partia desygnować ludzi do komisji. To jest odpłatna praca, tak? Tak, Macie? Tak. I o to chodzi. I o to chodzi. Tak jest. 600, 700, 1000 złotych. To jest służba, za którą państwo płaci. Nie widzimy problemu z tym żadnego, a oprócz tego to jest służba, bo będziemy patrzeć na ręce. I to też jest nauka. To też jest nauka. I to jest udział w procesie, w którym chcemy brać udział świadomie. I warto go obdłoczyć. Aż mi ciężko przed Jędek przechodzi. W procesie demokratycznym. A mi to nie przeszło przez język. Tak, a jemu to nie przeszło. No. Anka, żyjesz? Jestem. Słuchaj, jestem. Ci działka pod kolana. Zaśpiewam ci piosenkę. Którą lubi twoje osobiste dziecko. O. Tak, uważaj, wiem. Uważaj. Tak, uważaj. 3, 4. Przez afrykański burz nie przejdziesz ani róż. Nikt tam nigdy przejść nie może. Nie może. Jedyny dziki zwierz, co chodzi wzdłuż i wszerz, to noso, 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 nosorożec. Tropiki, tropiki, tropiki. Ach, upalny jest wasz urok dziki. Dziki, dziki, dziki. Tropiki, tropiki, tropiki. Ach, upalny jest wasz urok dziki. Dziki, dziki, dziki. No. I tak przez te wybory. Tak, tak. Słuchajcie, naprawdę to, co się wydarzyło, mam wrażenie, że to był naprawdę poligon doświadczalny. Pospolite ruszenie nastąpiło. Ludzie nie wiedzieć skąd po prostu wylegli na ulicę, zgłaszali się do nas, szukali kontaktu. To, co się wydarzało, to było niesamowite. No. Trudno to dobrze opisać nawet słowami. Kamraci, dziękujemy wam za wszystko. Kto może, kto chce, niech to spisuje. Ponieważ pamięć ludzka jest ulotna, my z Marcinem doświadczyliśmy czegoś takiego, że nasze zapiski więzienne, do których po jakimś czasie zaglądnęliśmy i ze zdziwieniem stwierdziliśmy, kurde, zapomnieliśmy o tym, a przecież niby wszystko pamiętamy. Więc w takich punktach, Ania, bardzo cię prosimy, jak jutro wstaniesz, będziesz miała czas, ponieważ się spotkamy z koordynatorami, będziemy omawiać wiele różnych rzeczy, bo nie tak o wszystkim koordynatorzy tu mówili. Więc tak, proszę was, kochani, spiszcie w punktach, żeby nie wypadło, bo człowiek zawsze coś gdzieś tam zgubi. No, mówię ze swojego doświadczenia. Dziewczyno, śpij dobrze, śpi długo i smacznie. I jak się mówiło? Dzięki. Karaluchy do poduchy? Karaluchy do poduchy. Dzięki, dzięki. Czołem. Dzięki za całą robotę. To było niesamowite. Tak, dzięki wszystkim, kamraci, za każdą rozmowę. Koordynatorzy też, niektórzy mówią, co 5 minut odbierali, ci regionalni koordynatorzy nasi odbierali co 5 minut. A kto nam jeszcze został? Została nam tak. Została nam jeszcze Ania. Jutro sobie to zrobimy. Tak. Jutro zrobimy podsumowanie, Wojtku. Tak. Dobranoc. Cześć dziewczyny. Czołem. Czołem. Dobranoc, dobranoc, dziękuję. Czołem. A jako, że idziemy w Polskę, to taka przed dobranocką muzycznie. Ale jeszcze zanim puścisz, no, chciałem powiedzieć tak. Ta praca, która się toczyła, myśmy z Marcinem, przecież no, braliśmy taki udział, może nie tak wyczerpująco fizyczny, jak wy tam na ulicy, natomiast impulsywny, tak? Przychodziło do nas, wychodziło od nas. Tutaj
pracy, której nie widać, ale którą trzeba było wykonać. I tutaj Marcin Osadowski ogarnia tę stronę w sposób błyskawiczny. Chociażby nasze połączenie w tej chwili, które nam się wydaje takie oczywiste, ale trzeba to było skonfigurować, żeby na linii był koordynator, kamrat, Ania, główna koordynatorka i my, żebyśmy mogli jednocześnie ze sobą rozmawiać. Także dziękuję mu za to, bo wpadł na ten pomysł szybko i go zrealizował. A ja dziękuję Wojciechowi, jak już się tak nawzajem wychwalamy, bo potrafił niejedną osobę, która zwątpiła, podnieść na duchu, a co potem przełożyło się w dwójnasób, trójnasób. Ale wszyscyśmy się na duchu podnosili. Każda relacja, przykładowo, kamraci... Nasze siekierki przecież, ostre siekierki na The Life'ie i błękitne anioły na YouTubie też. Ale jeszcze wrócę do... Każdy po kawałeczku się dołączył. Wrócę do kamratów z Łodzi, którzy... zrobili w ogóle nikt z nimi nie miał kontaktu. Ze znikąd, tak? Tak, zebrali się i tak właściwie było w każdej sytuacji i to jest najpiękniejsze. Ja tu się dołączę jeszcze pod kilku nieobecnych naszych kamratów, którzy niedawno w zeszłym roku odeszli, między innymi kamratkę Monikę, zresztą tych osób jest więcej, ale i świętej pamięci major Piotr Wojciechowski, pewnie Agnieszka też przyłożyła ze dwa palce swoje. Pogoda. Także dziękujemy wszystkim i przypomnę, że są z nami obecni. I trzymajmy ten stan, bo to jest bardzo konkretna robota, ale morale, nasze morale tylko zyskuje na tym. Wszystkie kontakty z ludźmi pracują na naszą tożsamość. Upodmiatawia nas to wszystko. Dlatego z Marcinem, dlatego z Wami nie mamy wątpliwości, nie chodzimy na żadne kompromisy, nie przekażemy tych głosów nikomu, nie będziemy, tak jak już nam się zarzuca, że będziemy tutaj marnować ludzką energię. Nie, nie, nie. Nie ma takiej możliwości. To jest nasz kapitał, nasza energia. Nie damy jej nigdzie. Nie widzimy powodu, żeby uszczknąć cokolwiek, co jest nasze. Kamrackie. Kamrackie. No bo po co? Po co? Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, którzy włożyli w to niesamowitą, piękną energię, czy to w Gdańsku, czy w Łodzi, czy mnóstwo kamratów w Bydgoszczy, którzy pomagali zbierać podpisy, czy w Szczecinie, czy w Gorzowie, czy w Zielonej Górze, a może w Częstochowie, albo w Poznaniu, a nawet i w innych miejscowościach i tych, te nasze lotne brygady, ten front, który się przesuwał i zbierał wszędzie i Was, kochani, których również nie wymieniliśmy z nazwiska, czy też z miejscowości. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia jutro. Jutro ciąg dalszy. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Śmierć wrogom prawdy. Śmierć. Będziemy w Polskę lnianymi szeregami i będzie Bóg nad nami i będzie naród z nami i będzie miś jak hymny przez wsie wskroś miast polami i będziemy równać w prawo szarymi szeregami. Nie będzie miś jak hymny przez wsie wskroś miast polami i będzie równać prawo lnianymi szeregami. Na straży polskich granic będziemy wiernie stać lnianymi szeregami, kamracka lniana brać.
I będzie mieść jak hymny przez wsie wskroś miast pola. I będzie mrównać w prawo lnianymi watachami. I będzie mieść jak hymny przez wsie wskroś miast polami. I będzie mrównać w prawo lnianymi watachami. Whoa.